Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy czas na wieczorną wymianę myśli, a dzisiaj z Warszawy przenosimy się do Sztokholmu. Ja w zasadzie mówię w swoim imieniu, że się przenoszę z Warszawy do Sztokholmu, ale zdaję sobie państwo sprawę z tego, że państwo będą rozsiani po różnych miejscach w Polsce i na świecie i bardzo się z tego cieszę i jak zawsze zapraszam, żeby podzielić się informacją, w jakim miejscu na ziemi jesteście dzisiaj razem z nami. Ja bardzo często powtarzam takie zdanie, w które wierzę, że niezależnie od tego, czy dzieli nas dzisiaj 100, 200, 300, czy nawet 1000 kilometrów, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko, bo połączy nas temat, który myślę, że dla każdego jest istotny. Czasami boimy się z nim zmierzyć, ale myślę, że bez takiego spotkania z samym sobą nie sposób ruszyć dalej, nie sposób otworzyć się na innych. Katarzyna Tubylewicz w Sztokholmie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kasia jest pisarką, jest tłumaczką, jest kulturoznawczynią. Spotkałyśmy się nie raz, nie dwa, ale dzisiaj połączy nas tekst, który, Kasiu, powiem ci szczerze, sprawił mi bardzo dużo przyjemności i wlał w takie moje serce spokój. Samotność jest czymś, czego myślę, że wielu z nas się boi. Ja też nie jestem odosobniona, a jednak to jest książka, która, jeżeli mogę tak powiedzieć, pozwala się z samotnością oswoić, a nawet zaprzyjaźnić. Samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Kasia, ja bym najpierw chciała, bo państwo będą teraz do nas dołączać, żebyś trochę powiedziała o tym, jak to się stało, że ty wyjechałaś do Szwecji, bo ja, o czym muszę od razu państwu powiedzieć, napisałam ci zaraz po lekturze, że urzekło mnie w tym tekście przede wszystkim to, że książka, która jest bardzo mocno zakorzeniona w Szwecji, przekracza granice geograficzne i staje się takim uniwersalnym tekstem o spotkaniu z samym sobą. To najpierw wyjaśnijmy, jak to się stało, że ty już od ponad 20 lat mieszkasz w Szwecji, tym bardziej, że stoi za tym romantyczna historia, a takiego ciepła, czegoś, co nam ogrzewa serce, bardzo nam potrzeba. No tak, no ja rzeczywiście przyjechałam do Szwecji na tak długo, dlatego że zakochałam się w moim mężu i zdecydowaliśmy, że będziemy mieszkali w Szwecji, gdzie on już mieszkał, przy czym plan był taki, że będziemy tylko w Szwecji kilka lat, a jednak jesteśmy bardzo, bardzo długo. Ta historia oczywiście jest prywatna i tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia dla opowieści w książce Samotny jak Szwed, poza jedną istotną rzeczą, o której rzeczywiście w tej książce piszę. A chodzi o to, że dla mnie wyjazd do Szwecji był takim zetknięciem się z bardzo wieloma poziomami samotności, która przyszła dosyć niespodziewanie. No bo tak, rzeczywiście wyjechałam do Sztokholmu z miłości, ale stało się tak, że kiedy w tym Sztokholmie już się znalazłam, to okazało się, że mój mąż w tym czasie bardzo dużo pracował w innych krajach i w innych miastach. Ja nie znałam języka, bardzo szybko na świecie pojawił się nasz syn Daniel, czyli przeżywałam też z jednej strony totalny brak samotności, którym jest macierzyństwo, ale z drugiej strony specyficzny rodzaj samotności, którego doświadczają wszystkie mamy, a mianowicie ten moment, kiedy jest się samotnie z małym dzieckiem w domu. A u mnie to było takie zmultiplikowane, dlatego że nie miałam jeszcze w Szwecji ani znajomych, ani rodziny, nie znałam języka, więc to było po prostu takie wrzucenie z Warszawy, w której miałam wszystko. Miałam przyjaciół, dobrą pracę, moich bardzo kochanych rodziców, którzy pewnie nas oglądają, więc ich pozdrawiam. Cały ten taki ciepły świat i nagle znalazłam się w zupełnie nowym świecie, a to jeszcze był czas bez Facebooka, bez tanich linii lotniczych, więc ta samotność była tym większa. I w pierwszej chwili to brzmi dosyć przerażająco, prawda? Ale dla mnie okazało się, że to był czas jakiegoś takiego kształtowania się na nowo, czas, kiedy musiałam rzeczywiście sama się we wszystkim odnaleźć. To było trochę przerażające, ale było w tym też bardzo dużo jakiegoś takiego pięknego odkrywania, że potrafię, że mogę, że sobie radzę i że jest mi też dobrze czasami z tą nagłą samotnością. Co potwierdziło moją pamięć z wczesnego dzieciństwa, kiedy ja, będąc, byłam jedynaczką, więc
jak większość jedynaków, miałam dość dużo czasu, kiedy też bawiłam się sama i ja to lubiłam jako dziecko. Ale później opisuję to też w mojej książce, że myślę, że czas, zwłaszcza dojrzewania, jest takim okresem, kiedy my naprawdę tak strasznie chcemy być częścią grupy rówieśniczej, tak bardzo boimy się samotności. Dziewczyny też bardzo często boją się samotności, czy braku miłości i tego, że nigdy nie spotkają tego ważnego mężczyznę, takie różne trochę z punktu widzenia dorosłej kobiety zabawne lęki, ale one rzeczywiście są ważne dla ludzi w wieku nastoletnim, więc to jest taki czas, kiedy człowiek się próbuje wtopić, próbuje się stać częścią grupy i wydaje mi się, że właśnie bardzo młodzi ludzie często najbardziej boją się samotności, także tej samotności w tłumie, w grupie, która polega na tym, że człowiek czuje, że nie pasuje do kontekstu. Więc ja też dojrzewając trochę o tym, że lubię samotność, zapomniałam i w Szwecji odkryłam na nowo, że jednak lubię. Kasia, ja bardzo lubię ten moment, kiedy znajdujemy w czyjejś historii fragmenty swojego doświadczenia, taką wspólnotę doświadczeń. Pani Ania z Londynu pisze, och, jak brzmi znajomo ta opowieść, dokładnie tak samo było u mnie w Londynie od 17 lat. Na pewno przeczytam książkę i faktycznie to jest piękne, że niezależnie czy wyjeżdżamy z Polski do Szwecji, do Anglii, do Portugalii, do Stanów, to ten moment takiego pierwszego zetknięcia, który pewnie jest fascynacją, ale później tego osadzenia, kiedy to już nie są wakacje, a codzienność, to ta samotność na pewno się pojawia. Drodzy Państwo, można udostępniać nasze spotkanie. Zachęcam do tego, pod tymi okienkami, w których nas widać, jest przycisk udostępnij i to sprawia, że rozmowa na żywo pojawia się również na Waszej osi czasu na Facebooku. Kasia wspomniała przed chwilą rodziców. Miałam okazję poznać fantastyczną mamę. Tatę mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję poznać, ale teraz zatrzymam się przy tacie. Powiedz mi, jak zareagował, kiedy otrzymał książkę, na której na wielu egzemplarzach jest ta dedykacja wydrukowana, która tu zostaje, mojemu tacie, który kocha ludzi, ale jest też samotnikiem z książką w ręku. No, myślę, że się ucieszył, aczkolwiek jakoś tak bardzo tego nie komentował, bo mój tata jest też człowiekiem takich właśnie... Czy nie jest człowiekiem, który zawsze bardzo głośno wyraża to, co czuje, ale mój tata pod tym względem jest bardzo do mnie podobny i też chyba dlatego mu tę książkę zadedykowałam. Może także dlatego, że są również książki, które zadedykowałam mojej mamie, ale jest coś w tym, że zarówno mój tata, jak i ja jesteśmy ludźmi, którzy lubią ludzi i chętnie z nimi przebywają. Być może ja bardziej niż on. Ja mam w sobie taką ogromną ciekawość ludzi, która jest też ciekawością reporterską i myślę, że widać ją w tej książce. I myślę, że widać też w tej książce, że umiem tak rozmawiać z ludźmi, że oni czasami mówią mi rzeczy, których może komuś innemu by nie powiedzieli. Ja wierzę też w to, że mój sposób na reportaż to opowiadanie o Szwecji Polakom, czyli ja jestem tą dziennikarką, która rozmawia ze swoimi bohaterami najczęściej po szwedzku, czyli w języku, który bardzo dobrze znam, ale w którym jednak mam akcent, czyli jestem taką osobą, która przez mojego rozmówcę odbierana jest jako ktoś z jednej strony z wewnątrz, dobrze rozumiejący kulturę i świat, w którym żyjemy, ale jednocześnie osoba trochę inna. I ja uważam, że z taką osobą przyjazną, ale trochę inną, z reguły rozmawia się w sposób bardziej otwarty. To jest trochę ten taki efekt opowiadania swojego życia komuś, kogo się, nie wiem, spotkało w pociągu czy albo w taksówce. Tak, jakieś takie coś się rzeczywiście pojawia. Ale wracając jeszcze do mojego taty i do mnie, to myślę, że oboje jesteśmy introwertykami, ale nie w takim znaczeniu, które jest znaczeniem obiegowym i stereotypowym, bo bardzo często jak używamy słowa introwertyk, to ludzie myślą, aha, odludek, ktoś, kto nie lubi innych ludzi. Tymczasem introwertyk to może być człowiek, który ludzi bardzo lubi, to może być człowiek, który świetnie się sprawdza w sytuacji wykładu dla dużej publiczności, który świetnie funkcjonuje w towarzystwie, ale potrzebuje samotności, żeby ładować swoje akumulatory. Po tym obcowaniu z ludźmi introwertyk musi pobyć sam, żeby znowu poczuć, kim jest i poczuć się jakoś taki uspokojony w sobie. To jest cecha introwertyków, że oni nie odpoczywają w grupie. Ekstrawertyk czerpie energię od innych,
introwertyk swoją energię rozdaje, a potem musi naładować się energią w samotności. No i właśnie introwertycy to są tacy ludzie, którzy lubią czasem posiedzieć sami, poczytać albo pisać, albo po prostu pomyślać. Aga napisała, jesteście odpowiedzią wszechświata na moje niedawne rozważania o tym aspekcie samotności. Bardzo się cieszę, że nasze myśli w takim razie biegną równolegle. Słuchaj Kasia, wywołany został w zasadzie Daniel przez jednego z naszych widzów, Piotra z Londynu. Słowa uznania dla syna za kapitalne zdjęcia. Och, jak one muszą współgrać z treścią. Przekonam się już wkrótce. Bardzo czekam na tę książkę. To ja za chwilę pokażę Państwu zdjęcia, bo trochę mogę udostępnić, podsycając apetyt na to spotkanie. Kasia, powiedzmy, że to nie jest Wasz pierwszy projekt z Danielem. Ja tutaj na kolanach trzymam książkę Sztokholm, miasto, które tętni ciszą. Książka, która otwiera serię, która się pięknie rozrasta, która zabiera potem, myślę, że w tych czasach to jest bardzo ważne, że możemy sobie przynajmniej z książkami popodróżować swobodnie po świecie. I to także była ta książka. To prawda, słuchaj, ja tu mam wszystkie książce dla przypomnienia. Mamy już Gozo, drodzy Państwo, Piotrka Kalwasa, mamy Wenecję Manueli Gratkowskiej, moja Lizbona też oczywiście jest moja i Marty Pajszę. Powiedz bardzo, jak to wygląda, bo rozumiem, że praca nad Sztokholmem z Danielem spowodowała, że Wy jesteście jeszcze bliżej niż dotąd, chociaż muszę Ci od razu powiedzieć, że kiedy na Was patrzę, to życzę każdej matce nastolatka takiej sztamy po prostu z dzieckiem, że to dziecko jest partnerem, opowiedz o tym. Tak, znaczy przypomnijmy, że moje dziecko to już ma 20 lat, to już nawet nie jest nastolatek. Tak, my mamy rzeczywiście bardzo dużą sztamę i to jest tak, że kiedy pracujemy razem, to nawet teraz rozmawialiśmy o tym z Danielem, że to jest tak, że wtedy my jesteśmy po prostu partnerami w pracy i no i też trochę kumplami. Ja myślę, że to jest trochę tak, że ja mam to szczęście, że mój syn jest dosyć do mnie podobny. My jesteśmy, mamy podobną wrażliwość, podobne poczucie humoru, w podobny sposób lubimy podróżować bez planowania, z dużą dozą spontaniczności. Ja myślę, że pomimo moich licznych lat jednak jestem dosyć młodą duchowo osobą i mam taki sposób bycia, że Daniel czuje się często ze mną jak z koleżanką. A poza tym, i o tym też opowiadam w książce, myślę, że należą do tych mam, które, bo ja kiedy Daniel był mały, byłam taką bardzo mamą, rzeczywiście opiekującą się non-stop, naprawdę bardzo, bardzo poświęcałam mu dużo czasu, bardzo drżałam, bałam się, co się z nim dzieje i tak dalej. Ale w miarę jego dorastania ja coraz wyraźniej rozumiałam, że macierzyństwo polega na tym, że kiedy już przyzwyczajimy się do tego, że jest taki mały ktoś, komu trzeba zawsze poświęcić czas, to przychodzi moment na to, by się przyzwyczaić, że teraz naszym zadaniem jest zawsze cofanie się, dawanie przestrzeni, nie narzucanie się i dawanie wolności. Że macierzyństwo od pewnego momentu to jest po prostu dawanie komuś skrzydeł i mówienie: lataj sobie, ja zawsze tu będę, jeżeli będziesz mnie potrzebować. I w naszej pracy to też się odbija. To znaczy, my pisząc, znaczy kiedy ja pisałam tę książkę, to poza tym, że robiłam wywiady z różnymi fascynującymi ludźmi, to razem z Danielem jeździłam po całej Szwecji w poszukiwaniu czegoś, co nazywaliśmy krajobrazami samotności. To były różne piękne miejsca w Szwecji, wiele wysp, takich jak Olandia, jak Fore, tutaj widzimy zdjęcie z Fore, jak Gotlandia, ale też różne krainy, Österlen, Bohuslän. I w niektórych z tych miejsc ja robiłam jakieś wywiady, też spotykałam różnych ludzi, ale czasami byłam tylko kierowcą albo pomocnikiem kierowcy, bo w czasie pracy nad książką Daniel zrobił prawo jazdy, więc też jeździł on. I ja naprawdę dawałam Danielowi tak strasznie dużo przestrzeni i tak dużo wolności, że aż trudno chyba uwierzyć w to, że ja zdjęcia, nad którymi Daniel pracował przez ponad półtora roku, bo tyle czasu trwało w ogóle tworzenie tej książki, ja te zdjęcia zobaczyłam tydzień przed wysłaniem ich do wydawnictwa. My strasznie dużo rozmawialiśmy o tym, ja wiedziałam oczywiście, gdzie Daniel robi zdjęcia, ale ja mu niczego nie narzucałam, on miał pełną wolność i pełen taki, znaczy, ja często mówiąc o tej książce mówię, że to są dwa projekty w jednym, dwa projekty zrobione przez jedynaków, indywidualistów, którzy uwielbiają być razem, ale pracują samodzielnie,
samotnie. Więc naprawdę ten projekt zdjęć, który Daniel zrobił, on w piękny dialog wchodzi, myślę, z moją opowieścią, ale to jest jego własna opowieść. Także ja Danielowi nie mamowałam podczas wspólnej pracy, tylko po prostu razem z nim byłam. Kasia już jest międzynarodowa, bo widziałam, że jest i Fuerteventura, jest Anglia, jest też Stockholm, są Katowice, są Koluszki. W Koluszkach, słuchaj, nie dowierzają, że ty masz syna 20-letniego, więc ja muszę potwierdzić, że jednak masz, ale faktycznie też, gdybym nie wiedziała, to miałabym wątpliwości. Są z nami Kabaty, jest Łódź, jest Ostrołęka, Głogów, Kraków. Proszę się meldować, drodzy Państwo, z przeróżnych miejsc, gdzie dzisiaj jesteście razem cudownie. Z nami. Kasia, kiedy czytałam, to przyznaję, że wiele faktów, które podajesz, to były takie fakty dla mnie zaskakujące. Pięknie piszesz o tym, że niewątpliwie odosobnieniu sprzyja w Szwecji demografia. Wprawdzie żyje tu 10 milionów ludzi, więc Islandia to zdecydowanie nie jest, ale 97% powierzchni kraju to teren niezamieszkany, dziewicza ziemia. Ja myślę, że kiedy jesteśmy w tych swoich bańkach, każdy w swoim państwie, to jakoś tak się nie zastanawiamy nad tym na co dzień. Więc powiedz o tej przestrzeni. Ona chyba faktycznie powoduje, że człowiek jest bardziej oswojony z samotnością, bo po prostu non-stop nie wchodzi człowiek na człowieka. Tak, no ja nie przypadkiem zatytułowałam moją książkę o Sztokholmie, Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, dlatego że w Szwecji nawet w dużych miastach, czyli na przykład nawet w stolicy, zawsze można znaleźć przestrzeń, która jest pusta i pełna takiego oddechu. Częściowo dlatego, że Sztokholm leży nad wodą i ta woda się na wyspach, ta woda wkrada się wszędzie w miasto. Częściowo dlatego, że jest bardzo blisko natury, że jedna z wysp właściwie w samym centrum miasta to jest Djurgården, czyli wyspa pełna lasów. A jak się już wyjedzie poza Sztokholm, no to okazuje się, że po prostu jedzie się często przez takie bardzo, bardzo długie przestrzenie albo lasu, albo pustki. W Szwecji nie ma czegoś takiego jak tradycyjne polskie wsie. Tutaj rolnicy mieszkają w domach, które są wiele kilometrów od innych domów. Tylko Szwecja jest krajem, który ma kilka wspaniałych archipelagów, składających na przykład archipelag sztokholmski, który składa się z kilkudziesięciu tysięcy wysp. Więc w tym kraju nawet łatwo jest znaleźć bezludną wyspę. Nawet łatwo jest być posiadaczem wyspy, nie będąc człowiekiem bardzo bogatym. Także to rzeczywiście jest taki rodzaj miejsca, ta Szwecja, w którym trudno nie być wrażliwym po pierwsze na piękno natury, dlatego że to, ta szwedzka natura jest powalająca, jest bardzo piękna i taka często dramatyczna, bardzo dużo skał, szkierów, wspaniałe lasy, bardzo, bardzo dużo wody. A poza tym no, człowiek jest przyzwyczajony do tego, że jeżeli idzie na samotny spacer do lasu, to idzie na samotny spacer do lasu. O, to jest na przykład zdjęcie z jeziora obok naszego domu, a my mieszkamy 15 minut samochodem od centrum miasta. I kiedy chodzimy nad to jezioro, to bardzo często zdarza się, że tam nikogo nie ma. Jeżeli latem idziemy popływać, no to zawsze szukamy takiego pomostu, na którym nikogo nie ma. I z reguły, nawet kiedy jest upał, to taki pomost znajdujemy. A mówimy o miejscu, gdzie mieszka dość dużo ludzi, jednym z takich gęściej zamieszkanych pewnie terenów w Szwecji. Kolejne osoby do nas dołączają. Przypominam, że jeżeli Państwo chcą zaprosić swoich znajomych i przyjaciół, to wystarczy nacisnąć udostępnij pod naszą transmisją i tym samym ta rozmowa będzie również na Waszej osi czasu. Pozdrawiamy Lubusko, pozdrawiamy Toruń, Białystok, Kalwarię Zebrzydowską, Kołobrzeg, jak pan Jacek napisał, rzut beretem do Szwecji, Żabia Wola pozdrawia, Norwegia pozdrawia i z ciekawością słucha. 515 km Odry też jest, tą rzeką można dopłynąć do Szwecji i Poznań też się kłania. Drodzy Państwo, jesteście tutaj bardzo mile widziani. Od razu zachęcam, żeby zadawać pytania Kasi. Ja oczywiście swoją listę mam, ale te spotkania to jest zasługa naszej wspólnej energii, więc jeżeli tylko macie ochotę coś skomentować albo zadać pytanie, to proszę to robić jak najbardziej. Kasia, zatrzymajmy się przy słowie samotność. Ty zwracasz uwagę na to, że w języku angielskim w zasadzie możemy powiedzieć solitude albo loneliness, prawda? I że za tym są kompletnie inne emocje. W Polsce
No w zasadzie mamy samotność i tutaj nie mamy już za bardzo drugiego słowa, które nazywałoby dokładnie ten stan, o który nam chodzi. To powiedzmy o tym podziale w języku angielskim. Jakie konotacje nam się łączą z tymi słowami? Tak, bo w języku angielskim mamy słowo loneliness, które jest takim słowem dosyć smutnym. Jest w tym słowie melancholia i coś takiego lekko negatywnego, ale mamy też solitude i to jest bardzo takie silne słowo pełne witalności i pełne takiego poczucia radości z tego, że człowiek jest sam na sam ze sobą. Że odpoczywa w samotności. Ja próbowałam w języku polskim szukać słowa, które mogłoby być odpowiednikiem solitude. I w mojej książce używam parę razy, w takim właśnie pozytywnym sensie, słowa osobność, jako taka samotność, której szukamy po to, żeby odnaleźć siebie, żeby odpocząć, żeby poczuć, że istnieje coś takiego jak luksus bycia czasem sam na sam ze sobą. Ja w ogóle zdecydowałam się napisać tę książkę z paru względów, także dlatego, że miałam poczucie, że dla mnie słowo samotność łączy się z jakimiś ambiwalentnymi emocjami, że z jednej strony zawsze tak jak wspomniałam, gdzieś tam miałam w sobie taką tęsknotę za dobrą, przyjemną samotnością i poczucie, że samotność daje mi ukojenie, a odkąd zaczęłam pisać, no to samotność stała się po prostu konieczna do tego, by pracować. Ale jednocześnie, jak każdy człowiek, zawsze miałam też w sobie lęk przed różnego rodzaju samotnościami. Na pewno dla mnie gorsza jest samotność w grupie ludzi, w której się nie do końca czuję na miejscu, niż taka samotność, kiedy jestem sama w domu i czytam książkę. Ale tak jak wielu ludzi, też oczywiście boję się samotnej śmierci, samotnej starości. I chciałam w mojej książce właśnie takie lęki oswoić i myślę, że to się udało i że nawet moja rozmowa dość w sumie smutna z niezwykłym profesorem medycyny paliatywnej Peterem Strangiem, który jest też pisarzem i który zajmuje się tematem samotności egzystencjalnej i zajmuje się także tematem właśnie poczucia, samopoczucia i jakiegoś takiego zagubienia lub jego braku ludzi odchodzących. Uważam, że mówi o tym w fascynujący sposób, ale teraz się na chwilę zagubiłam, ale już wracam do tego, co chciałam powiedzieć, że jeszcze jednym powodem, dla którego zdecydowałam się napisać tę książkę, było bardzo silne poczucie, że istnieje jakaś ogromna różnica pomiędzy tym, jak właśnie słowo samotność jest odbierane w Polsce, jak bardzo często jest pejoratywnie kojarzone i jak silnie samotność bywa też tematem tabu w Polsce, a tym, że miałam przekonanie, że w Szwecji jednak samotność, bycie samotnym, bycie singlem, to jest coś dużo lżejszego, łatwiejszego, coś, co nie wywołuje może aż takiego strachu, i co może się też bardzo pozytywnie kojarzyć. Więc ja na początku pomyślałam tak, że aha, czyli samotność w Polsce jest czymś takim kojarzonym bardzo fatalistycznie, a Szwedzi chętnie mówią o tym, że tęsknią za samotnością na łonie natury i 40% Szwedów żyje samodzielnie w pojedynczych gospodarstwach i ja wiem, że Szwedzi, którzy nie są w związkach, których ja znam, nie czują się w jakiś sposób stygmatyzowani i nie czują, że coś w życiu przegrali, bardzo często po prostu cieszą się tym, że teraz żyją tak jak żyją i mają poczucie, że to się jeszcze może zmienić, a w Polsce jest tak bardzo dużo wokół tego jakichś takich niepokojów. Jak pisałam tą książką, to wszystko się skomplikowało, bo odkryłam, że w Szwecji też są obszary samotności, o których się niechętnie mówi, że też są formy samotności, które są trochę tabu, o których nie każdy chce mówić, ale one są inne niż w Polsce, więc nadal ta różnica w stosunku do samotności pomiędzy różnymi kulturami wydaje mi się, że istnieje i że jest dosyć duża czasem.
Państwo podrzucają też kolejne określenie na samotność, osobność. Będę sobie tutaj notować, co nam się pojawia. Kasia, wspomniałaś taką samotność w tłumie i to było między innymi jedno z pierwszych zdań, które sobie zakreśliłam w Twojej książce. Malin Eichmann, szwedzka dziennikarka, która, jak napisałaś, mieszka w mieście samotności absolutnej, czyli w Nowym Jorku, powiedziała coś takiego: samotność, która mnie najbardziej przerażała, to ta, która pojawia się w towarzystwie innych ludzi. Niezdolność przebicia się. Rozmowa, której słowa nic nie pozostawiają. Bycie z pozoru częścią kontekstu, ale w rzeczywistości bycie poza nim. I ja już poczułam w ciele wiele takich sytuacji, w których tak się czułam, że byłam teoretycznie z ludźmi, o czymś rozmawialiśmy, ale miałam wrażenie, że tam po drugiej stronie nikt nie słucha, że to jest tylko jakaś taka pusta wymiana konwenansów. I wtedy czułam, że miałam ochotę schować się w sobie i jakoś tak boczkiem uciec. I to myślę, że jest wspólne wielu z nas. Na pewno tak. Ja myślę, że też Malin Eichmann napisała coś takiego, że kiedy człowiek jest sam na wyspie, właśnie miała na myśli wyspę archipelagu sztokholmskiego, więc pisała o tym, że patrzy na wodę i szkiery, czyli te bardzo specyficzne skały archipelagu, to ten rodzaj samotności na łonie natury, bez ludzi wokół, może dawać człowiekowi takie poczucie niezłomności, także poczucie łączności z czymś innym, czymś większym, trudno powiedzieć czym, to często Szwedzi w ten sposób szukają duchowości, że zamiast do kościoła idą do lasu i tam czują, że jest coś więcej niż oni, chociaż nie nazywają tego, co to jest. Ale rzeczywiście jest tak, że samotność wśród ludzi, którzy nas nie widzą, nie dostrzegają albo z którymi nie czujemy związku, może być niezwykle doskwierająca. Poza tym ja w mojej książce opowiadam także o innych rodzajach samotności, takich, o których naprawdę niechętnie się mówi. W rozmowie z bardzo ciekawą pisarką, która wychodzi w języku polskim, jej książki wydaje wydawnictwo Pauza i bardzo ją polecam. Pisarka nazywa się Teresa Bonan i ona opowiadała mi między innymi o różnych formach samotności, które dotykają ludzi w związkach także. Na przykład o samotności seksualnej, w takim związku, w którym wyczerpała się namiętność. To jest temat, myślę, o którym naprawdę niewielu ludzi ma ochotę mówić na głos, a ona mówi o tym i pisze o tym w sposób moim zdaniem niezwykle trafny i jednocześnie wrażliwy i po prostu zwraca uwagę na to, że to słowo samotność ma tak bardzo wiele twarzy i dlatego my, ludzie, myślę, gdzieś musimy znaleźć w sobie zgodę na to, że my na jakimś poziomie zawsze trochę samotni będziemy i że też zawsze będziemy trochę się samotności bali, ale ten lęk się zmniejszy, jeżeli uda nam się w jakiś sposób nawiązać kontakt z samymi sobą. I to jest coś, temat, który powraca w rozmowach z wieloma moimi bohaterami, którzy na różne sposoby podkreślają znaczenie albo samoświadomości i takiego kontaktu ze sobą, który polega na tym, że po prostu wiem, kim jestem, wiem, co czuję, rozumiem swoje reakcje. Na przykład o tym fascynująco opowiada Wincent Sewerski, szpieg były, dzisiaj pisarz. On mówi o tym, że ludzie bez samoświadomości nie mogą pracować jako agenci albo szpiedzy, bo po prostu nie są w stanie przewidzieć swoich własnych zachowań. Ale też bardzo ciekawie o znaczeniu takiego znalezienia kontaktu z sobą i dotarcia do siebie mówią tacy ludzie jak mój nauczyciel jogi, który jest także nauczycielem medytacji, Joachim Gavaceni, czy wspomniany już profesor Peter Strang. Ci wszyscy ludzie mówią, że jeżeli odważysz się czasem być sam, iść samotnie na spacer, albo zaczniesz się uczyć medytacji, albo po prostu któregoś dnia nie pójdziesz na to jeszcze jedno jakieś wydarzenie pracowe, gdzie jest bardzo dużo ludzi, jakoś musisz się w tym odnaleźć, tylko zostaniesz w domu i pomyślisz o sobie i o tym, kim jesteś,
to ten czas spędzony samotnie może zaowocować tym, że nagle poczujesz, że okej, ale nawet jeżeli w danym momencie nie mam nikogo bliskiego obok siebie, to mam siebie samego i ja sam dla siebie też jestem partnerem. To brzmi w pierwszej chwili może tak albo narcystycznie, albo egoistycznie, ale tak naprawdę to jest jakaś niezwykle ważna, głęboka prawda życiowa, że my powinniśmy lubić siebie, rozumieć siebie i mieć czas dla siebie samych. Kasia, pojawiają się pytania i bardzo się cieszę, bo to pytanie wywołuje w zasadzie jednego z twoich rozmówców. Magda pyta, pani Kasiu, na ile przedstawiony w filmie Szwedzka teoria miłości ten obraz jest widoczny w codziennym życiu Szwecji? Czy to jest przerysowana opowieść, wizja, czy ukryta rzeczywistość? Od razu państwu powiem, jeżeli ktoś nie widział szwedzkiej teorii miłości, że można ją zobaczyć na przykład na VOD Millennium Look Against Gravity. Tam jest film Erika Gandiniego, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie przedłużyć nasz dzisiejszy szwedzki wieczór, to tam odsyłam. A teraz, Kasiu, powiedzmy, że Erik Gandini to jest jeden z twoich rozmówców. To jest przeciekawa rozmowa też na temat takiej podwójnej tożsamości człowieka, który jest zakorzeniony i w Szwecji, i we Włoszech. No i okazuje się, że kiedy zaczyna krytykować Szwecję, to nagle mówią, włoski reżyser już przestaje być szwedzki. Tak, to jest ciekawe, bo Gandini urodził się we Włoszech, ale jego mama jest Szwedką i on do 18 roku życia mieszkał w Bergamo, a później przeniósł się do Szwecji i w Szwecji studiował i już w Szwecji został. I on sam o sobie mówi, że jest w 100% Włochem i w 100% Szwedem i że rozumie oba te kraje, ale trzeba przyznać, ja o tym z nim rozmawiam, że kiedy był tym szwedzkim reżyserem o włoskich korzeniach, który robił filmy krytykujące Włochy, Włochy Berlusconiego, to był uwielbiany przez szwedzkich dziennikarzy, szwedzkich krytyków filmowych i pisano o nim nasz Gandini. Ale kiedy zrobił swój pierwszy film bardzo krytyczny względem Szwecji, to nagle zaczęto mu wypominać, że on tak naprawdę jest Włochem, że on do końca Szwecji nie rozumie, że właściwie imigrant. Także nagle poczuł coś takiego, że pewien rodzaj krytycyzmu także nas wskazuje na jakiś rodzaj samotności. Ale odpowiadając na pytanie, film Szwedzka teoria miłości jest w ogóle świetnym filmem, ja go bardzo lubię, ale pamiętajmy, że to nie jest dokument, taki prawdziwy do końca dokument, tylko tak zwany dokument kreacyjny, w którym bardzo dużo scen zostało zainscenizowanych, to znaczy one nie były w pełni spontanicznymi wydarzeniami, a poza tym ten film jest dystopią, która ma skłonić do dyskusji i która ma pokazać, jakie problemy, które dzisiaj dręczą Szwecję, mogą doprowadzić do jakiejś prawdziwej katastrofy. Rzeczywiście Gandini krytykuje nadmierny indywidualizm szwedzkiego społeczeństwa i zwraca uwagę na to, że w Szwecji istnieje też coś takiego jak samotność niechciana i zwraca też uwagę na to, że nadmiar samotności w społeczeństwie, takiej samotności człowieka, który mieszka sam, jest właściwie całkowicie niezależny od innych ludzi, uważa, że jedyny obowiązek względem społeczeństwa to jest płacenie podatków, a poza tym już nie trzeba z nikim za bardzo ani rozmawiać, ani nikomu w niczym pomagać. Gandini gdzieś tam pokazuje, że to jest też zagrożenie nawet dla demokracji. I że to może prowadzić do depresji, do różnego rodzaju tragedii i przede wszystkim do jakiejś takiej izolacji społecznej. Problem niechcianej samotności w Szwecji istnieje, jak w wielu innych krajach, ale statystyki mówią, że tylko 13% Szwedów twierdzi, że czują się samotni i cierpią z tego powodu. I warto powiedzieć, że Gandini zrobił swój film, który jeszcze raz podkreślę, tak naprawdę jest bardzo zabawną karykaturą Szwecji, choć pojawiają się w nim też fakty bardzo nieprzyjemne z życia społecznego Szwecji. Na przykład on opowiada o tym, że zdarza się, iż ludzie starsi umierają w całkowitej samotności i że są tak samotni, że po prostu po śmierci nikt ich nie szuka, oni zostają
czasem znalezieni w ogóle po jakimś czasie, odkąd umarli. I że ty tam, ponieważ... Kasia, piszesz nawet o tym, że się odbywa jakiś pogrzeb człowieka, który został znaleziony po 3 latach od śmierci, kiedy rozmawiacie, więc to jest aż nieprawdopodobne. To jest wstrząsające, tym bardziej, że to było w centrum miasta. I rzeczywiście istnieją urzędnicy w Szwecji, którzy są wyspecjalizowani w tym, jak poszukiwać w mieszkaniach takich osób, które zupełnie samotnie umarły, śladów tego, czy te osoby mają gdzieś jakąś rodzinę, jakiś krewnych, kogoś, kto, komu można przekazać coś po tych, co po tych umarłych osobach zostało. Ale warto jednak powiedzieć, że to nie jest też tak, że ten problem w Szwecji jest na przykład dużo większy niż w Wielkiej Brytanii, w której już w tej chwili istnieje Ministerstwo do Spraw Samotności, którego zadaniem przede wszystkim jest troszczenie się o los samotnych ludzi starszych. Myślę, że to w ogóle jest problem starzejących się społeczeństw i społeczeństw mobilnych, w których bardzo często dzieci mieszkają daleko od swoich rodziców, w których ludzie w ogóle się przeprowadzają w poszukiwaniu pracy i te rodziny nie mają tej samej bliskości, jak miewały, powiedzmy, nie wiem, w wieku XIX, także w Szwecji. Ale Szwecja jest pod pewnymi względami krajem bardzo wyjątkowym, między innymi pod tym względem, że szwedzka definicja rodziny jest dużo bardziej wolnościowa i zindywidualizowana niż w innych krajach, o czym Gandini także opowiada. Także jego film jest pewną przestrogą, jest próbą wywołania dyskusji, jest także próbą pokazania, że Szwedzi także potrafią być dziwni i egzotyczni w oczach ludzi z innych krajów. I to jest jego głos w dyskusji na temat Szwecji wielokulturowej, bo przypomnijmy, że Szwecja to jest kraj bardzo wielokulturowy, aż 20% mieszkających tu ludzi urodziło się poza Szwecją. I bardzo często jest tak, że imigranci, zwłaszcza z dalekich kultur, którzy przyjeżdżają do Szwecji, dostają taki rodzaj sygnału, że muszą pod każdym względem upodobnić się do mieszkańców kraju, do którego przyjechali. I że Szwedzi robią tutaj wszystko idealnie i teraz trzeba się nauczyć tego szwedzkiego życia. A Gandini chciał pokazać, że halo, halo, ale jest coś, czego my, Szwedzi, możemy nauczyć się od tych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Że ich sposób obcowania ze sobą, ich ciepło, większa spontaniczność jest czymś, co mogłoby tak naprawdę nam pomóc. Także ja myślę, że to jest jedna z kluczowych przyczyn, dla których Gandini zrobił swój film i on też opowiada o tym w mojej książce. Także na pewno nie należy tego filmu traktować ani do końca dosłownie, ani też jako takiej szalonej krytyki szwedzkiej socjaldemokracji i w ogóle szwedzkiego społeczeństwa, tylko jako sposób na rozpoczęcie ciekawej rozmowy. Kasia, to ja odwołam się jeszcze do Gandiniego, który mówi o tym, że zrobiono kiedyś taki ranking w piśmie dla ekspatów, do których krajów najłatwiej się przeprowadzić i wynika z tego rankingu, że w Szwecji łatwo jest zrozumieć działanie urzędów, biurokracja nie utrudnia życia, ale znalezienie przyjaciół jest najtrudniejsze na świecie. We Włoszech ludzie naprawdę chcą przez cały czas być razem. Okazało się, że w Szwecji jest odwrotnie. Podczas studiów wręcz wstydziłem się swojej potrzeby bycia z innymi. Uderzało mnie to, że moi nowi znajomi nie chcieli wspólnie jeść posiłków, spędzać razem czasu. Opowiada też o tym, że miał studenta chyba z Pakistanu, z Palestyny, który powiedział, że przed przyjazdem do Szwecji nigdy nie zjadł samotnie żadnego posiłku. W Szwecji to często norma. Jednocześnie zakorzeniona w kulturze pochwała samotności i samodzielności może być pułapką. To gdybyś mogła przywołać swoje pierwsze doświadczenia, nie teraz, kiedy jesteś tam już ponad 20 lat, tylko ten pierwszy moment zanurzenia jednak w kompletnie innej kulturze, odczuwałaś to tak mocno, jak opowiada Gandini? Może to było trochę inaczej, dlatego że ja dość wcześniej zauważyłam, że sposobem na to, żeby poznawać ludzi, jest właśnie
posiadanie dziecka, które od pierwszych moich chwil w Szwecji miałam. Dlatego, że po pierwsze mój Daniel jako dziecko był bardzo takim otwartym, małym człowiekiem, który próbował nawiązywać kontakt z całym światem. A po drugie to było rzeczywiście tak, że jak on poszedł do przedszkola, to do naszego domu przychodziło strasznie dużo jego kolegów i to był ten moment, kiedy ja zaczęłam poznawać rodziców tych kolegów i rzeczywiście zanim jeszcze poszłam drugi raz na studia, bo ja w Szwecji skończyłam drugie studia i sporo poznałam ludzi w ten sposób, to poznawałam rodziców innych dzieci i trzeba powiedzieć, że Szwedzi właśnie w takiej sytuacji, kiedy mają dziecko, są bardzo otwarci na rodziców innych dzieci, to znaczy bardzo i bardzo, no, może nie w taki sposób, że od razu wszyscy ze wszystkimi, no nie wiem, urządzają jakieś przyjęcia zapoznawcze, ale na pewno jest coś takiego, że w Szwecji cały czas istnieje taki obyczaj, nie wiem czy on chodzi, mam wrażenie, do szkół albo przedszkoli, które nie są koło domu. W Szwecji z reguły jest tak, że dziecko chodzi do przedszkola blisko domu i do szkoły też blisko domu, więc te dzieci po szkole albo po przedszkolu wzajemnie się odwiedzają, nocują u siebie w weekendy i to powoduje, że także rodzice mają sporo kontaktu z innymi rodzicami, no bo przecież trochę trzeba tę sytuację jakoś nadzorować i kontrolować. Ja myślę, że dla mnie było też tak, że Szwecja, to znaczy tak, ja jestem osobą z natury dosyć nieśmiałą, aczkolwiek myślę, że tej nieśmiałości się bardzo szybko pozbyłam, bardzo szybko. W jakimś momencie przestałam być tak nieśmiała, jak byłam kiedyś tam, ale kiedy przyjechałam do Szwecji, to ta moja nieśmiałość wciąż jeszcze we mnie była, więc dla mnie szwedzka nieśmiałość, bo duża część dystansu szwedzkiego wynika z pewnej nieśmiałości, więc ta szwedzka nieśmiałość była czymś, co ja dobrze rozumiałam, bo to była także moja nieśmiałość. Także ja w pewnym sensie znalazłam się wśród takich samych dziwaków jak ja, więc może poczułam się mniej samotna, może to trochę tak było w moim przypadku, ale z drugiej strony na pewno miałam pierwsze takie lata, w których nie znałam jeszcze bardzo dużo ludzi i to poznawanie nowych ludzi trochę trwało. Przy czym ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem pewna, czy na przykład Polska, która z jednej strony na pewno jest krajem dużo większej spontaniczności, dużo większej łatwości takiego odwiedzania się przyjaciół na zasadzie, a wpadnij do mnie jutro na herbatę. Myślę, że też ludzie, którzy mieszkają blisko siebie, sąsiedzi, być może to nie jest tak jak w Polsce lat, nie wiem, 80., że wszyscy sąsiedzi się znali, ale myślę, że nadal jest tak i są takie miejsca, gdzie bliskość sąsiedzka istnieje i jest czymś bardzo fajnym. Tego w Szwecji jest na pewno mniej, ale ja też nie jestem pewna, czy Polska jest takim krajem, w którym rzeczywiście, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ludzie mają dużo pracy, dużo swoich spraw, tak łatwo jest komuś, kto pojawia się jako ktoś nowy, na przykład nowo przybyły z innego miasta albo z innego kraju, czy tak strasznie łatwo jest od razu znaleźć przyjaciół. Ja myślę, że w Polsce to też może być trudne, może z trochę innych względów, ale ja nie jestem po prostu przekonana co do tego, że nawet taki rodzaj otwartości, którą na przykład mają Amerykanie, właśnie, bo Szwedów można chyba porównać na zasadzie kontrastu z Amerykanami. Jak człowiek przyjeżdża do Ameryki, to łapie się na tym, że czuje się w pierwszej chwili bardzo dobrze, bo wszyscy ludzie zagadują i wszyscy ludzie są tacy otwarci i opowiadają człowiekowi całe swoje życie w kolejce na karuzelę w Wesołym Miasteczku. Pamiętam, że w Disney World właśnie takie rzeczy przeżywałam, że jacyś Amerykanie opowiadali mi swoje życie. Amerykanie są niezwykle otwarci, a jednocześnie ja mam kilku znajomych, którzy i przyjaciół mieszkających w Ameryce i oni wszyscy powtarzają, że w Ameryce strasznie trudno znaleźć przyjaciół, że ta otwartość i takie zagadywanie i to, że wszyscy są tacy ekstrawertyczni, nawet jeżeli gdzieś w środku są introwertykami,
to wcale nic nie znaczy. Myślę, że akurat Szwecja i pod tym względem pewnie jest podobna też do Norwegii, w ogóle do krajów nordyckich. To jest taki kraj, w którym tak, tych przyjaciół się trochę dłużej odnajduje, ale jak już się ich ma, to się ich ma. To oni jednak są i mają dla człowieka czas, kiedy już dochodzi do spotkania i te rozmowy są bardzo fajne. Także ja bym nie była taka łatwa w potępianiu Szwedów i twierdzeniu, że tak strasznie trudno z nimi się przyjaźnić. Czyli tutaj Erik Gandyni był bardziej surowy w ocenie. Ja bym bardzo chciała, Kasiu, żebyś nas dzisiaj wieczorem też zabrała do noblisty Tomasa Tranströmera. Powiem Ci, że to jest jedna z takich rozmów, która bardzo mocno we mnie siedzi, we mnie została. Przedstawmy trochę jego historię, bo to spotkanie, tę rozmowę nazwałaś taką rozmową niemożliwą. Ja w międzyczasie pokazuję Państwu kolejne zdjęcia Daniela Tubylewicza, czyli syna Kasi. Bardzo lubię w tych zdjęciach, Kasia, że na przykład to ma w sobie coś z takiej malarskości, że w tych wszystkich zdjęciach Daniela jest taka przestrzeń dla myśli. I każdy, oglądając konkretne krajobrazy, do różnych zakamarków, myślę, swojej duszy też wędruje poprzez patrzenie. I to jest dobry moment, żeby z tego malarskiego kadru przenieść się do domu noblisty, do człowieka, który przez całe życie posługiwał się słowem, tkał z tych słów przepiękne wiersze i nagle musi się zmierzyć z afazją, czyli z tym, że nie może posługiwać się słowem, nie może poprzez słowa wyrażać swoich myśli. Tak jak wspomniałam, nazwałaś to spotkanie taką rozmową niemożliwą. Opowiedz więcej, jak to wasze spotkanie wyglądało i myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, jak ono w tobie zostało, bo w czytelniku siedzi i myślę, że ono już we mnie zostanie na zawsze, za co ci dziękuję. To się cieszę, że zostaje w tobie, bo bardzo chciałam, żeby tak było. Rozmowa z Tomasem Tranströmerem i jego żoną Moniką to jedyna rozmowa w tej książce, która powstała parę lat wcześniej i tak naprawdę zrobiłam ją nie do tej książki, a potem nagle okazało się, że ona tak bardzo, bardzo do tej książki pasuje. Także dlatego, że Tomas Tranströmer był człowiekiem, który samotności bardzo potrzebował i też samotności się nie bał. Nie bał się też samotności poglądowej, nie bał się myśleć w sposób zupełnie inny niż większość społeczeństwa. Także był takim człowiekiem o bardzo silnej indywidualności. On już nie żyje, nie tak dawno temu umarł, ale ja spotkałam go w 2012 roku, tuż po tym, jak dostał Nagrodę Nobla. I rzeczywiście to było spotkanie zupełnie niezwykłe. Wtedy Tomas Tranströmer żył już od ponad 20 lat z chorobą czy stanem, o którym wspomniałaś. Jego rzeczywiście po wylewie dotknęła afazja i tutaj warto jeszcze powiedzieć, że afazja polega na tym, że człowiek naprawdę rozumie wszystko, co się do niego mówi, może czytać te same książki, które czytał wcześniej, ale nie jest w stanie prawie nic powiedzieć. Tomas Tranströmer umiał powiedzieć na przykład mycket bra, czyli bardzo dobrze, albo o de her, tu i tu. Jakieś takie bardzo proste, dziecinne słowa. I co więcej, on nie był też w stanie napisać tego, co chciał wyrazić. Po prostu w jego mózgu słowa nie układały się już w zdania, one po prostu w ogóle nie przychodziły. Ale jednocześnie on zachował w sobie całe życie ogromną ciekawość ludzi, ogromną łatwość kontaktu pomimo tego braku słów, jakiś rodzaj takiej godności i wręcz on miał w sobie, on był bardzo charyzmatycznym człowiekiem i to w nim było także wtedy, kiedy był tak bardzo ograniczony przez swój stan. I niezwykłość naszej rozmowy polegała na tym, że na moje pytania odpowiadała żona Tomasa, Monika, ale i to nie było powiedziałaś, tak. Przepraszam Kasiu, bo umknęło mi, tak. Powiedziałaś, napisałaś pięknie, że ona w naturalny sposób stała się ustami swojego męża. I faktycznie tak. Od razu sobie wyobrażasz też relację, jaka panuje w tym związku, już ją czujesz ją po prostu. Tak, to była rzeczywiście niezwykła relacja i też jej sposób stawania się tymi ustami męża był bardzo
empatyczny i w tym i było w nim ogromnie dużo szacunku. To znaczy ona nie robiła niczego takiego, co sprawiłoby, że można byłoby poczuć, że ona po prostu traktuje go jak osobę, z którą za bardzo nie ma kontaktu, więc odpowiada dziennikarce na jakieś tam pytania, a on tego w ogóle nie słucha. Po pierwsze to wyglądało tak, ja to oddałam w tej rozmowie, że ona odpowiadając zawsze mówiła: Tomasz, ty myślałeś o tych sprawach w ten i w ten sposób, ty zawsze lubiłeś być sam, ty chodziłeś do kościoła, ale ukrywałeś to przed swoimi przyjaciółmi, bo w sekularyzowanej Szwecji to nie było dobrze widziane, no tego typu różne rzeczy, ale zawsze zwracała się do niego i on potakiwał, słuchał, czasami naprawdę się z czymś nie zgadzał i wtedy szukaliśmy metody na to, by opowiedział to, co chciał opowiedzieć, na przykład podczas naszej rozmowy opowiadał o swoich podróżach i bardzo chciał powiedzieć o jednej z pierwszych takich dalekich podróży, czyli o wyprawie na Islandię. I to było tak, że Monika nie była w stanie zgadnąć, o co mu chodzi, ale on zaczął rysować jedną ręką, bo jedną rękę miał niesprawną, też z powodu wylewu, mapę, ona w końcu wyciągnęła mapę, on znalazł Islandię i ona wtedy widziała, co ma mi opowiedzieć. Także to było bardzo niezwykłe doświadczenie. Monika też powiedziała coś takiego, że człowiek, który straci słowa, w jakiś sposób staje się totalnie otwarty, dlatego że nie może się już chować za maski ze słów, w żaden sposób nie może kłamać, jest po prostu całkowicie sobą, jest w tym jakiś taki rodzaj bezbronności, ale można to też zamienić w jakąś siłę. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście spotkanie z nimi napełniło mnie no, jakimś takim ogromnym światłem i ciepłem, dlatego że to rzeczywiście była wielka miłość i niezwykłe, wręcz telepatyczne porozumienie. I też bardzo mi się podobało to, że w Monice nie było nic takiej żony opiekunki, która oddała swoje życie mężowi, trochę cierpi, ale jakoś daje radę. To nie był taki związek. W tym związku było po prostu bardzo dużo cały czas partnerstwa i radości, pomimo tych wszystkich ograniczeń. Także niezwykli ludzie, ale też niezwykły rodzaj samotności, bo myślę, że Tranströmer właśnie był bardzo silnym człowiekiem, też bardzo samoświadomym. Przypomnijmy, że on był psychologiem z wykształcenia i bardzo długo pracował jako psycholog, mimo że był najczęściej tłumaczonym szwedzkim poetą wszechczasów, przetłumaczonym na ponad 60 języków, ale on właśnie był też człowiekiem tak ogromnej niezależności, że nie chciał być tylko poetą, tylko pisarzem, chciał móc uciekać w jakiś inny świat, więc bardzo długo uciekał w świat bycia psychologiem. I być może to było też czymś, co pomogło mu wewnętrznie zmierzyć się z tym rodzajem samotności, w którą wpadł, pomogło mu nie zgorzknieć, zachować otwartość i jakoś tę samotność przekraczać, także dzięki Monice. Ty wspominasz między innymi fragment wiersza Łuki Romańskie, nie wstydź się tego, że jesteś człowiekiem, bądź dumny, co w odniesieniu do tej sytuacji, której jesteśmy świadkami, czytając tę rozmowę, brzmi podwójnie mocno. Powiem ci też, Kasiu, że po tej rozmowie pomyślałam sobie, teraz mówisz pięknie o tej relacji, że tam nie było niczego z jakiejś opiekunki i męża choroga, tylko cały czas relacja partnerska, intelektualna. I sama sobie zaczęłam myśleć, że to jest też taki związek, który pokazuje, że ci ludzie naprawdę znali się do momentu też choroby bardzo dobrze. Tak. Bo myślę, że po takim wywiadzie każdy z nas zaczyna się zastanawiać, czy gdyby coś takiego przytrafiło się w jego związku, czy byłby w stanie tak pięknie opowiadać i tak głęboko o emocjach drugiej osoby, bo to, jak opowiada Monika, dobitnie świadczy o tym, jak oni się doskonale znali, jak wiedzieli, co dla nich było istotne, jakie przeżycia, jakie emocje mieli zapisane na twardym dysku w głowie i w sercu. I myślę, że wielu z nas jednak żyje taką trochę siłą rozpędu,
I dopiero takie sytuacje dopiero uświadamiają, czy jest się z kimś naprawdę głęboko, czy jest się, nie wiem, z przyzwyczajenia, z jakiejś niemożności odejścia, bo o tych związkach też takie, które się zaczynają i rozpadają w Szwecji, też dużo mówicie z innymi rozmówcami, bo okazuje się, że ten lęk przed samotnością czasem powoduje, że ludzie wchodzą w związek, byle tylko nie być solo. Ale chciałabym, żebyś jeszcze dzisiaj powiedziała trochę więcej o sobie, którą zaczęłam obserwować dzięki twojej książce na Instagramie. Aha. Stina Oskarsson. Bardzo silna osobowość. No i to jest też świetny punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, że nam się czasami może wydaje, że tutaj jest kiepsko w Polsce z dyskusją, kiedy się ma inne poglądy. A twoja książka mi uświadamia, że w Szwecji dużo się mówi o tych, którzy być może mają inne poglądy, ale niechętnie się ich dopuszcza do głosu, a nawet się człowiek boi zarażenia ich poglądami. Na czym to polega? Tak, tak, w ogóle to jest taka ciekawa rzecz, która właśnie wyszła podczas pisania tej książki, że z jednej strony Szwedzi nie boją się samotności singla, nie boją się rozwieść, kiedy czują, że coś się skończyło, ponad 50% Szwedów się rozwodzi. Nie boją się samotności na łonie natury, nie boją się przyznać do tego, że chcą być sam na sam ze sobą, są bardzo silnie indywidualistyczni i w języku szwedzkim istnieje też takie powiedzenie ensam är stark, czyli sam w samotności siła, można być jak Pippi Långstrump, samotną dziewczynką, która sobie ze wszystkim wspaniale radzi, ale w Szwecji jednocześnie jest też ogromny lęk przed tym, że można nie być częścią kolektywu, większej grupy, społeczności o podobnych wartościach, że można po prostu przestać być częścią małego teamu, dużego teamu. I tu się nagle okazuje, że Szwedzi z jednej strony są indywidualistami, a z drugiej strony są niesłychanie stadni. Jest to fascynujący paradoks, ale naprawdę tacy właśnie Szwedzi są. I ta stadność wyraża się w czymś, o czym ja pisałam już w mojej wcześniejszej książce Moraliści, która traktuje o różnych problemach, ale jest też opowieścią o różnych tematach tabu w szwedzkiej debacie publicznej i o tym, jak nieumiejętność mówienia o niektórych problemach sprzyja ich pogłębianiu się. A dodatkowym problemem jest też to, że Szwecja, jak bardzo wiele innych krajów, jest coraz bardziej spolaryzowana, także w wymiarze politycznym. To nie jest taka sytuacja jak w Polsce, gdzie właściwie mamy jakieś 50% na 50%, troszeczkę inny układ sił, ale też bardzo silne emocje. I w Szwecji jest tak, że rzeczywiście trudno jest dziennikarzom w debacie publicznej zabierać głos w jakiś taki sposób trochę prowokujący. W Szwecji trudno jest też o zgodę na to, by na przykład w liberalnej prasie pojawiały się rozmowy z ludźmi, którzy reprezentują na przykład skrajnie prawicowe poglądy. Jest jakieś takie przekonanie, że jeżeli ktoś ma bardzo odmienne od nas poglądy, albo poglądy, które są po prostu szkodliwe, jeżeli podejrzewamy go o to, że na przykład jest kimś nietolerancyjnym, albo że jest rasistą, to najlepiej w ogóle z tym człowiekiem nie rozmawiać, najlepiej po prostu go całkowicie wykluczyć z dyskusji. Stina Oskarsson, o której mówisz, z którą ja przeprowadziłam długą rozmowę, jest niezwykle ciekawą pisarką i publicystką, która sama ma bardzo lewicowe poglądy, ale ona jest przekonana, że rozmowa to jest takie najważniejsze narzędzie w demokracji do rozwiązywania konfliktów. I ona uważa, że rozmowę należy przede wszystkim też prowadzić z ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej niż my, po to, by zrozumieć, o co im chodzi, by może ich przekonać, albo przynajmniej spróbować prowadzić jakiś dialog, no bo twierdzi, że jeżeli nie będzie dialogu między ludźmi, którzy ze sobą się nie zgadzają, to co im pozostaje? Bicie się, wojna? I dlatego Stina
I zacytuję to, co ona powiedziała, że prowadzenie rozmów to według mnie praca na rzecz pokoju. Jestem gorącą przeciwniczką obrony militarnej, zawsze interesowały mnie ruchy pacyfistyczne, a to rozmowa jest podstawą rozwiązywania konfliktu bez udziału wojska i siły. Kasia, muszę cię jeszcze zapytać przy okazji tej bohaterki, bo to jest dla mnie też niezwykłe, że ona straciła pracę szefowej Teatru Szwedzkiego Radia po tym, kiedy powiedziała publicznie, że zmaga się z anoreksją. Dlaczego to było nie do pogodzenia? Ja myślę, że to jest coś, co w Polsce jest coraz, na szczęście, mówienie o trudnych sprawach, o chorobach, z którymi ludzie się zmagają, w wielu miejscach potrafi dać siłę innym. Bo okazuje się, że ludzie wysoce funkcjonujący, tak by pewnie to można nazwać, nawet jeżeli na zewnątrz, chociaż w przypadku Stiny ta choroba była widoczna, ale jeżeli nawet nie widać, myślę teraz, nie wiem, na przykład o alkoholizmie, z którym się mierzy wiele osób, w momencie, kiedy ktoś się otwiera, często jest to dla niego uwalniające, że on w końcu nie ma jakiegoś sekretu, a dwa, że jest w stanie dać innym ludziom siłę. Dlaczego to wyznanie Stiny dotyczące anoreksji, gdzie wydawałoby się, że powinna dostać masę wsparcia, zakończyło się zwolnieniem z pracy? Bo tego z tej polskiej perspektywy nie jestem w stanie zrozumieć. Jeszcze zanim o to odpowiem, to tylko powiem, że tej rozmowy takie z ludźmi z różnych środowisk, innych niż jej środowisko, też ją narażają na bardzo dużą samotność i czasami wręcz na ostracyzm, bo zdarza się, że na przykład ktoś z nią nie chce prowadzić dyskusji jakiejś panelowej, dlatego że twierdzi, że ona jest ekstremalną publicystką, albo że właśnie rozmawia z ludźmi, z którymi rozmawiać nie należy, więc z nią też nie powinno się rozmawiać. Więc w Szwecji ten rodzaj obiektywizmu, który ona reprezentuje, potrafi narażać na taką bardzo skrajną samotność. Jej opowieść o anoreksji i o tym, co ją też spotkało, kiedy rzeczywiście udzieliła takiego bardzo szczerego i bardzo głębokiego wywiadu na temat choroby, z którą warto powiedzieć, że mierzy się od 30 lat. Ona jest bardzo, bardzo długo na anoreksję chora. No, to jest dosyć, jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, jak to mogło się stać, że właśnie w Szwecji, tej tolerancyjnej Szwecji, w której raczej ludzie, którzy odsłaniają jakąś swoją słabość, raczej otrzymują wsparcie. Dlaczego właśnie spotkała się z czymś takim, że zwolniono ją z funkcji dyrektora jednego z programów radia? I wydaje mi się, że odpowiedź na to jest taka, że problem, z którym ona się zmaga, anoreksja, jest problemem, o którym być może niewystarczająco dużo się mówi i być może niewystarczająca jest świadomość tego, że anoreksja jest także takim rodzajem inności, także inności fizycznej, która może narażać człowieka na dyskryminację. Stina opowiada o dość wstrząsających sytuacjach, na przykład o tym, że zdarzało jej się, że kiedy pojawiała się na basenie, ona rzeczywiście, ja z nią chodziłam kiedyś na jogę, więc wiem, jak ona wygląda. Jej ciało jest dosyć przerażające. I myślę, że to w ogóle jest tak, że ciało anorektyczek, bo to głównie kobiety cierpią na tę chorobę, ma w sobie coś takiego, że przypomina w jakiś sposób ludziom o śmierci. Ludzie się boją tak wyglądającego ciała. I Stinie zdarzało się, że na basenie pracownicy basenu mówili jej, że chcieliby, żeby opuściła basen, ponieważ ona w jakiś sposób przeszkadza swoją obecnością innym osobom kąpiącym się. Zdarzało jej się też właśnie na przykład w niektórych studiach jogi albo na siłowni, że mówiono jej, że powinna może pójść do domu i tam nie ćwiczyć, dlatego że być może to nie jest dla niej dobre, że nie wiadomo, czy ona może, to znaczy była traktowana jak osoba w jakiś sposób niepełnosprawna też umysłowo, która nie wie, czy wolno jej uprawiać jakieś sporty, a ona akurat to wie, bo jest pod opieką lekarza. Choć jest prawdą, że anorektyczkom zdarza się uzależniać także od różnych form sportu, ale to akurat nie jest jej przypadek. Wydaje mi się, i myślę, że Stina też coś takiego w rozmowie sugeruje, że po prostu to jest tak,
że naturalną, niestety, bardzo smutną ludzką reakcją na inność bywa odrzucenie. I że w demokracji jedyne, co możemy z tym zrobić, to jest mówić o tym, że są różne formy inności, które wymagają rozumienia, akceptowania i że zdarza się zawsze jakaś inność, która nie jest tak bardzo znana, która naraża człowieka, nawet żyjącego w kraju trąbiącym na temat tego, że tolerancja jest ważna, bo takim krajem jest Szwecja, na całkowitą samotność kogoś, kto nagle jest marginalizowany, ponieważ inaczej wygląda. To w Szwecji nie zdarzyłoby się osobie o innym kolorze skóry. Nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby taką osobę wypraszać z basenu, po prostu za tym groziłby za to sąd. Ale po prostu, jeżeli chodzi o anoreksję, to nie przetoczyła się jeszcze ta dyskusja. Jeszcze nie powiedziano, że nie wolno takich ludzi dyskryminować. I w związku z tym świadomość społeczna problemu jest dużo mniejsza i wtedy też ochrona takich ludzi jest mniejsza. I to jest bardzo, bardzo smutne, ale jednocześnie to jest jakiś, wydaje mi się, to jest jakaś taka ważna rzecz, którą wszyscy powinniśmy sobie zapamiętać, że niestety, nawet jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy bardzo tolerancyjni i że nas w ogóle nie tyczy się ten rodzaj podłości, do której zdolni są ludzie wytykający kogoś zupełnie innego palcem albo bardzo źle go traktujący, to jednak jesteśmy ludźmi, a to oznacza, że w naszej naturze coś takiego gdzieś tam tkwi. I my wszyscy musimy mieć na to ogromną czujność. Zarówno reagować, kiedy widzimy, że ktoś inny kogoś dyskryminuje, jak i szukać tego w sobie. Zresztą Stina powiedziała coś takiego i to też jest bardzo mądre i ważne, bo ona jest bardzo silną, jak powiedziałaś, osobą. Osobą, która w ogóle nie oczekuje żadnego współczucia, która nie lubi, jak się ją traktuje w jakiś pobłażliwy sposób, która w dyskusji jest bardzo zdecydowana, bardzo otwarta i szczera. Więc nie jest kimś, kto chce, żeby chodzić koło niej i jej we wszystkim pomagać, ale powiedziała, że właśnie dojrzała do tego, żeby zrozumieć, że jeżeli jest taka sytuacja, kiedy ona jest źle traktowana, nie wiem, ktoś krzyczy za nią na ulicy, a ty powinnaś iść do domu i jeść śmietanę, bo nie możesz tak chodzić po ulicy, to ona powiedziała, że ona teraz rozumie, że w takiej sytuacji musi pomóc jej ktoś inny, że ona jest w takim momencie tak bardzo umniejszona w oczach tego, kto ją atakuje, tak zupełnie nie ma dla niej szacunku, że ona nie może się bronić. Dlatego ona uważa, że jej zadaniem jest bronić tych ludzi, którzy są dyskryminowani na przykład z powodu tego, że pochodzą z innego kraju, że mają inny kolor skóry, inne poglądy, że to jest jej rolą także jako publicystki, ale kiedy ją ktoś w ten sposób atakuje, to ona wtedy potrzebuje innego człowieka, który jej pomoże i że ona musi być na to otwarta i chcieć tego, żeby ktoś stanął w obronie. Powiem ci, Kasiu, że kiedy czytałam o Stinie, to bardzo dużo jej myśli, które wypowiadała na głos, jakoś współgrały z moją wrażliwością. Ja sobie o nim pomyślałam, że ona jest taka kruchosilna, myślę o tej kruchości może zewnętrznej, natomiast siła w niej jest ogromna. Ona powiedziała między innymi coś takiego: w ciągu ostatnich lat zrozumiałam, że jedyną samotnością, której nie jestem w stanie wytrzymać, jest ta polegająca na zdradzeniu samej siebie, tego, w co wierzę. Potem mówi, że bardzo trzeba uważać na takie momenty w życiu, kiedy ludzie i rozmowy z nami zamieniają się jedynie w wypełniacze czasu, w sposób na to, by uciec przed samotnością. Bardzo dużo jest w społeczeństwie takich rozmów i takiego sposobu obcowania z innymi, który jest formą ich konsumowania. Słowa i rozmowy są zużywane, wykorzystywane do czegoś, nie stanowią spotkania i wymiany myśli. Dlatego w nich całkowicie brakuje ciekawości drugiego człowieka. Nie znoszę, gdy rozmowa służy tylko podkreślaniu swojej pozycji lub zabijaniu czasu, a bardzo ciekawi mnie słuchanie czegoś, co jest prawdziwe lub znaczące. We wszystkim, co robię, chodzi o jakąś lojalność wobec mnie samej. O to, że nie mogę zdradzić tego, w co sama głęboko wierzę, że muszę być uczciwa względem siebie. I to jest bardzo mocne, bo faktycznie, kiedy ona mówi o takim konsumowaniu poprzez rozmowy, no to każdy z nas pewnie był nieraz, nie dwa
na, no teraz już dawno nie byliśmy na żadnych imprezach, Tak. ale myślę o takich spotkaniach, kiedy ludzie przerzucali się, my byliśmy na wakacjach tu, a my tutaj, gdzie w ogóle nie ma słuchania, tylko pozycja, kto, Tak. gdzie i co, gdzie jakby utożsamiamy się poprzez to, co jest na wizytówce, natomiast takiej otwartości, ciekawości do drugiego człowieka naprawdę brakuje. Chciałabym jeszcze, Kasia, żebyśmy porozmawiały trochę o takim wątku bardzo rzadko poruszany u Ciebie w rozmowie, on jest i bardzo Ci za ten wątek dziękuję, bo myślę, że to jest taki wątek, który wiele osób poczuje aż w ciele. Aha. Myślę o głodzie skóry, o głodzie dotykania. Opowiedz proszę, bo to jest coś, co nam uświadamia, że wszystkie nasze emocje też są zakorzenione w ciele, bo nie wiem, nie byłoby stresu, gdyby nie ściśnięty żołądek, czy chociażby skrócony oddech, ale też w samotności, kiedy człowiek sobie o niej pomyśli, to jednak czasami się wstydzi tego, że brakuje mu po prostu dotyku drugiego człowieka. Nawet jeżeli jest w takiej sytuacji, że ma przyjaciół, ale wraca do domu i brakuje mu tej bliskości. Tak, to jest o tym, o głodzie skóry, o głodzie dotyku opowiada w rozmowie ze mną profesor Strang. I mówi o tym też w takim kontekście dosyć dramatycznym, bo opowiada o tym, że pacjenci, na przykład pacjenci onkologiczni, którzy muszą żyć z bólem, którzy bardzo cierpią, że jest tak, że oni bardzo często czują ukojenie i ten ból zostaje uśmierzony w momencie, w którym lekarz, który ich bada, ma czas dla nich, żeby z nimi usiąść i ich dotknąć. Kiedy w ogóle ktoś ich dotyka, że i są badania, które to potwierdzają, że dotyk drugiego człowieka może po prostu zmniejszyć ból, może być stosowany w terapii bólu, a jednocześnie brak dotyku i brak obcowania z drugim ciałem, i nie mówimy tutaj o seksie, choć seks też jest bardzo ważny i o samotności seksualnej też opowiadam w mojej książce, ale w tej chwili mówimy o dotykaniu człowieka, o być może przytuleniu albo po prostu jakiejś takiej innej fizycznej bliskości, że ten brak może prowadzić do depresji, do różnego rodzaju schowań, że jest jakimś takim cierpieniem, które nie zawsze jest nazwane, nie zawsze jest uświadomione, ale w pełni uświadomione, ale może być obecne w życiu wielu ludzi. Dlatego dodam, jako osoba, która uprawia jogę asztangę, czyli taką jogę, w której innych się bardzo dużo dotyka. Ja też jestem nauczycielką jogi i bardzo dużo dotykam ludzi, z którymi pracuję. Że właśnie dotyku, takiego dobrego dotyku, który jest pomocny, można też szukać właśnie na jodze, można szukać w tego rodzaju kontekstach. Bo wydaje mi się, że ważnym przesłaniem mojej książki jest także to, że bliskość to nie zawsze musi być bliskość w związku. Że to nie jest tak, że od samotności trzeba od razu uciekać w na przykład zbyt szybko zawarte małżeństwo, jak opowiada Therese Bowman, że jednak te relacje z ludźmi mogą mieć bardzo różny charakter i to też jest tak, że można być singlem mieszkającym samotnie, a mieć po prostu bardzo dużo przyjaciół i dużo bliskości w życiu. A można żyć w rodzinie i odczuwać jakąś bardzo głęboką samotność, czy egzystencjalną, polegającą na tym, że człowiek czuje, że nikt nie rozumie jego sytuacji, jego cierpienia albo jego przeżyć, albo taką samotność wynikającą z po prostu jakiejś zwykłej obojętności. Ja myślę, że bardzo mi zależało, żeby ta książka z jednej strony trochę wyzwoliła czytelników z takiego poczucia, że ich życie musi w jakiś określony sposób być zorganizowane i w określony sposób wyglądać, aby można było powiedzieć, że na pewno nie są samotni i żeby też nie bali się tego, bo wydaje mi się, że czymś bardzo złym w myśleniu o samotności jest łączenie samotności z jednej strony właśnie z tą taką koncepcją porażki życiowej, że człowiek sobie nie ułożył życia, więc mu się nie udało,
A z drugiej strony widzenie w samotności jakiejś formy upokorzenia, że człowiek jest sam, bo nikt nie chce z nim obcować. Samotność może być czasem wyborem, może być czasem jakąś przerwą od obcowania z innymi ludźmi, może być też sposobem na życie, który nie oznacza, że jednocześnie nie ma się też różnych form bliskości. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, bo czasami jest tak, że cierpienie z powodu samotności tak naprawdę nie jest cierpieniem z powodu tego, że człowiek ma dużo czasu dla siebie i jest ze sobą, tylko jest cierpieniem z powodu tego, jak inni na to patrzą i co inni o tym myślą. Zgodzę się z Tobą. Kasia, chciałabym, żebyś dzisiaj nam trochę opowiedziała też o zdjęciach Daniela, Twojego syna. W jakim zakątku teraz jesteśmy? No możemy sobie dzisiaj chociaż palcem po mapie popodróżować, więc ja będę tutaj do moich zasobów w archiwum zdjęć co chwila zaglądać, a Ciebie poproszę o taką rolę przewodniczki. Gdzie teraz jesteśmy? Teraz jesteśmy w Bohuslän. To jest zachodnie wybrzeże Szwecji. Konkretnie, dokładnie gdzie? Chyba nawet nie powiem. Wydaje mi się, że jesteśmy niedaleko Mollösund. To jest takie bardzo ładne miasteczko, gdzie my odwiedziliśmy Daniela, kolegę, który był tam na wakacjach. A ponieważ, jak powiedziałam, Daniel jest wielkim indywidualistą jako fotograf, to zostawił mnie i Willema na jakiejś skale, gdzie Willem opowiadał mi o swoich lekturach. A Daniel po prostu zniknął i nie było go chyba półtorej godziny i wrócił, powiedział, że ma super zdjęcia. I wydaje mi się, że właśnie to jest zdjęcie wtedy zrobione, bo ja nie pamiętam dokładnie tego krajobrazu. Pytania są od Państwa, więc od razu Ci będę przekazywać, zaraz wrócę oczywiście do zdjęć. Czy to prawda, że największym grzechem w rozmowie jest zdenerwowanie się? Słyszałem, że wtedy kończy się rozmowę z takim człowiekiem, wszyscy boją się zdenerwować. To jak jest z tymi emocjami? To jest prawda, może nie tyle zdenerwowanie się, ale to, co jest, są dwa grzechy w rozmowie w Szwecji. Pierwszym grzechem jest prowokowanie konfliktów. I tutaj jak jest się pełnym temperamentu Polakiem albo Polką jak ja, to trzeba bardzo uważać, bo ja jak mówimy o początkach moich w Szwecji, to na pewno parokrotnie popełniłam taką gafę, że chciałam uciąć sobie ze znajomymi mojego męża taką rozmowę w stylu polskim, że ja się z tobą nie zgadzam, mam, tak żeby było ciekawie. Szwedzi na to bardzo źle reagują. W ogóle hasło ja się z tobą nie zgadzam w Szwecji, to jest początek może nie piekła, tylko właśnie takiego milczenia i szybkiego zbierania się gości do domu, a dodam, że szwedzcy goście jak się czują dobrze, to naprawdę mają zwyczaj siedzieć do pierwszej, drugiej w nocy. W Szwecji się długo planuje spotkania, to jest tak, że nie ma spontanicznych odwiedzin, zaprasza się ludzi z dużym wyprzedzeniem, ale potem jak oni przychodzą, to w ogóle nie wychodzą. To jest bardzo długo, naprawdę tak jest. Więc to jest pierwszy grzech, konflikt. Trzeba, jeżeli w ogóle lepiej nie rozmawiać o polityce, lepiej nie rozmawiać o kontrowersyjnych tematach, a jeżeli chce się to zrobić, to trzeba naprawdę mieć ogromne wyczucie i trzeba mówić tak, rozumiem co mówisz, w pełni się z tobą zgadzam, ale czy nie sądzisz, że... I dopiero wtedy wprowadzać jakąś inną myśl. Cały czas utrzymywać rozmówcę w poczuciu, że naprawdę jesteśmy na jednej fali, ale jest taki jeden element, który mnie wydaje się trochę odmienny. Jeżeli tak delikatnie się wprowadza odmienne zdanie, to wtedy robi się ciekawie, ale nie można tego robić gwałtownie. Druga rzecz, jeszcze powiem jedną rzecz i zaraz powiem, gdzie jesteśmy. Nie wolno w Szwecji przerywać. Ja właśnie ci przerwałam i to jest bardzo źle. Ja kocham przerywać. Daniel też przerywa, bo jest tego nauczony przeze mnie, ale Szwedzi nie znoszą przerywania. Także jeżeli w szwedzkim towarzystwie się jest, to trzeba słuchać do końca. Nie wolno przerywać. Kasiu, a jak jest na przykład rozmowa z politykiem szwedzkim i on na przykład, a to się też zdarza polskim politykom, że mówią co chcą, nie odpowiadają kompletnie na pytania, dziennikarze wychodzą ze studia, oni dalej mówią, więc nie wiem, w którą stronę my też zmierzamy, ale co właśnie w sytuacji, kiedy mamy politykę, który kompletnie nie odpowiada na pytania, to co, dziennikarz szwedzki nie przerwie mu i będzie taki monolog, przemówienie, performance z polityka? Och, w ogóle rozmów politycznych polskich i szwedzkich nie da się porównać. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem czasem przerażona oglądając polską telewizję albo słuchając radia, bo jednak w Polsce jest ten zwyczaj, że ludzie w pewnym momencie zaczynają mówić naraz,
I po prostu ja już w ogóle nie wiem, co oni mówią. Oni krzyczą, cztery osoby naraz i dziennikarz, który tam jeszcze przerywa. Znaczy w Szwecji to się nigdy nie zgadza, nie zdarza. To znaczy dyskusje są naprawdę bardzo spokojne, każdy kończy swoją wypowiedź i w Szwecji nie ma też aż tak prowokującego, śledczego w tonie dziennikarstwa. I to jest nawet pewną słabością, dlatego że szwedzcy politycy, do których generalnie społeczeństwo ma ogromne zaufanie, pamiętajmy, że Szwecja to jest kraj w ogóle dużego zaufania społecznego i też bardzo dużego zaufania do władzy. Więc w Szwecji politycy rzadko dostają takie strasznie trudne pytania od dziennikarzy. Naprawdę, to jest po prostu zupełnie inny świat pod tym względem. To ryzykowne jest akurat. To jest ryzykowne dla demokracji i to czasami przynosi też różnego rodzaju problemy i są dziennikarze szwedzcy, którzy to dostrzegają i piszą o tym, że tak nie powinno być, ale jest to tak silne w szwedzkiej mentalności, że rzeczywiście i debata polityczna, i wywiad z politykiem ma z reguły jakiś taki dosyć łagodny, spokojny charakter. Tak to jest. Ja wrócę do tych zdjęć i pytania od razu przekazuję też od Moniki, czyli Koluszki teraz pozdrawiamy. Zaraz będzie pytanie Moniki, ale muszę się tutaj zatrzymać na tym zdjęciu, bo je uwielbiam, bo tylko moment zatrzymania powoduje, że można zobaczyć różne mikroświaty, które gdzieś obok których w takim biegu, w rozpędzie, siłą rozpędu przechodzimy obok. Tak. Gdzie te fantastyczne zwierzaki Daniel fotografował, bo tutaj tutaj mam krowy i zaraz kolejne ślicznotki pokażę. Ja mam wielką słabość do krów, najbardziej ja kocham te w Alentejo, bo one mają taki kolor rudy jak ruda ziemia, a tutaj z kolei piękne, białe, wtapiające się też ten błękit w to tło, więc obok. Tak, to jest w Österlen, to jest taka kraina w Skanii, która nazywana jest często szwedzką Prowansją i tam krowy właśnie często są białe i mają też grzywki. W ogóle w Szwecji jest bardzo dużo wypasających się krów i Daniel robił zdjęcia krów w wielu różnych miejscach i mówiąc szczerze, to ma po prostu materiał na genialną wystawę. W tej książce jest tylko kilka zdjęć krów, ale te zwierzęta są dla nas obojga fascynujące i wydaje mi się, że Daniel pokazuje także jakiś rodzaj samotności człowieka w wytknięciu ze zwierzęciem, które jest piękne, ale którego nigdy do końca nie jest w stanie zrozumieć. A poza tym te ciała krów w Daniela obiektywie stają się jakimiś takimi osobnymi, też często przestrzeniami, które trudno w całości objąć wzrokiem. To jest krowa z Bohuslän. Ja te wszystkie krowy rozpoznaję, chociaż muszę od razu powiedzieć, że z krowami były niesamowite historie, też dlatego, że właśnie w ramach tego, że ja Danielowi już tak nie mamuję, tylko jestem po prostu jego współpracowniczką, kiedy razem robimy zdjęcia i choć no oczywiście w mojej książce jest bardzo wiele rzeczy, które są tylko moje które, na które Daniel nie miał żadnego wpływu, to z kolei kiedy podróżowaliśmy, to w pewnym sensie szefem był Daniel, to znaczy on decydował, gdzie jesteśmy, jak długo, a ja gdzieś tam sobie krążyłam z boku. I jak on robił zdjęcia krów, między innymi tej cudownej krowy, to też było gdzieś na zachodnim wybrzeżu Szwecji, to doszło do takiej sytuacji, że akurat była wichura, byliśmy w takim miejscu, gdzie było pełno skał i taka wielka, pusta przestrzeń Parku Narodowego. Ja gdzieś sobie poszłam daleko coś oglądać i nagle z daleka, w tej wichurze, kiedy nic nie słychać, widzę, że mój syn robi zdjęcia, a za nim, bardzo blisko niego, stoi wyraźnie wściekły byk, który coraz bardziej się do Daniela zbliża. I ja tak myślę, ja tak dobrze nie widziałam i myślę sobie, bo, ale to chyba jest niemożliwe, że tam nie ma jakiegoś płotka. Chyba Daniel nie wszedł tak między te krowy i ten byk chyba go nie zaatakuje. Ale nawet nie mogłam mu krzyczeć uważaj, czy coś takiego. Rzeczywiście byk był wściekły i tam nie było żadnego płotka, ale Daniel na szczęście w końcu się
zorientował i jakoś się dyskretnie wycofał, ale on robiąc zdjęcia tych krów, mam wrażenie, że momentami trochę przesadzał i ryzykował, no ale robił to już na własny rachunek, można powiedzieć. Mamy też fantastyczne konie i taką wolność i przestrzeń, którą, tak jak wspominałam, czuć w tych zdjęciach. Tak, pytanie to jest na Holandii. Do Holandii za chwilę wrócę, bo tam jest jedna z moich ulubionych bohaterek. Chociaż ja w zasadzie wszystkich tych bohaterów lubię, więc teraz się złapam na tym słowie jedna z moich ulubionych, bo po twojej książce prawie do każdego człowieka chciałabym pojechać, żeby go poznać, uścisnąć dłoń, to zatrzymam się jeszcze, bo żeby nam pytanie od pani Moniki nie umknęło, która pytała o to, czy jest coś, do czego się nie przyzwyczaiłaś w Szwecji nawet po tych 20 latach. To dobre pytanie. Tak naprawdę to chyba się przyzwyczaiłam do wszystkiego, ale z drugiej strony ja nigdy... To znaczy, można powiedzieć tak, ja rzeczywiście na przykład bardzo lubię polski dynamizm dyskusji i bardzo lubię takie rozmowy, które nie są tylko potwierdzaniem wzajemnych poglądów i w których chodzi o jakieś poszukiwanie nowej prawdy. Więc na przykład do tej ostrożności w dyskusjach do końca się nie przyzwyczaiłam, ale też nauczyłam się wydobywać przynajmniej z części Szwedów, których znam, jakąś jednak taką iskrę dyskusyjną. A poza tym znalazłam także Szwedów, którzy dyskusję bardzo lubią. A poza tym nie mam tylko i wyłącznie przyjaciół Szwedów w Szwecji, tylko mam przyjaciół z różnych krajów. Więc myślę, że jestem na takim etapie, na którym po prostu jest mi w Szwecji dobrze. Podobnie jak mi jest dobrze w Polsce, kiedy jestem w Polsce. I widzę zarówno problemy jednego, jak i drugiego społeczeństwa, ale mam do nich taki dosyć spokojny stosunek i poczucie, że ja i tak jestem człowiekiem pomiędzy, więc nic mnie do końca nie dotyczy. To jest mój wybór samotności, takiej pozytywnej. Kasia, to wróćmy do tej Holandii, bo tam poznajemy malarkę. Malarkę, która nie chce bardzo się uzależnić od takiej komercji. Nie chce być uzależniona od tego, że jej życie będzie zależało od tego, ile sprzeda obrazów. Czyli rozumiem, że chce tworzyć to, co lubi, a nie tylko sprzedawać obrazy, więc teoretycznie dopasowywać się też do czyjegoś gustu. Malarkę, która codziennie wstaje 2:30. Po co ona tak wcześnie wstaje? I jest szczęśliwa. To jest niesłychane, tak. Ona wstaje tak, dlatego że pracuje jako listonoszka. Tu warto powiedzieć, że w Szwecji do dzisiaj jest taki obyczaj, że dostaje się swoją poranną gazetę o jakiejś 4-5 rano. Ona jest wrzucana do skrzynki, jeżeli się ją prenumeruje. Czyli nie dostaje się jej z opóźnieniem, tylko dostaje się zanim jeszcze się pojawi ona w kioskach. I Elisabeth Hall, która mieszka na Holandii, czyli po szwedzku na Öland, w bardzo malowniczym drewnianym domu pośród łąk, rozwozi te gazety no, do innych domków rozrzuconych po całej wyspie, także naprawdę musi wcześniej wstać, żeby zdążyć te gazety porozwozić, ale ona rzeczywiście wybrała taką pracę, dlatego że ta praca jednocześnie daje jej bardzo dużo wolności dla jej tworzenia, dla jej malarstwa, i powoduje, że ona może skupiać się przede wszystkim na malarstwie, a nie musi tak bardzo zabiegać o sprzedawanie swoich prac, nie musi być w dużym stopniu swoją własną agentką. Ona tego nie lubi, a jest w ogóle świetną malarką, więc też trochę czasem może szkoda, bo nie jest aż tak znaną malarką przez swoją postawę. Ale to po prostu bardzo świadomy wybór osoby, która chce żyć w jakiejś takiej harmonii z sobą i która jest bardzo szczęśliwa w procesie twórczym, więc podarowała sobie absolutną wolność tworzenia, wybierając pracę listonoszki jako zawód uzupełniający.
To chciałabym jeszcze, żeby podczas tego wieczoru wybrzmiały słowa Wincenta Sewerskiego. Wspomniałyśmy już go dzisiaj. Włodzimierz Sokołowski tak naprawdę, czyli człowiek, który przez wiele lat był pułkownikiem polskiego wywiadu, jak piszesz, zaangażowanym w operacje w 50 krajach. Dzisiaj jest pisarzem. I on mówi coś takiego, że pisarz wbrew pozorom ma bardzo dużo wspólnego ze szpiegiem, a ty gdzieś tam pod koniec piszesz, że w sumie być może się minęłaś z powołaniem, bo Wincent Sewerski mówi coś takiego: pisarz jest fizycznie samotny, choć wewnątrz siebie, podobnie jak szpieg, prowadzi podwójne życie. Te zawody łączy wiele podobieństw. Szpieg w pewnym sensie też pisze książkę, a potem jeszcze realizuje to, co sobie opisał. Jednak jeśli chodzi o okres tworzenia, to jest on podobny. Żyjesz swoimi postaciami. Szpieg autentycznymi ludźmi, a pisarz wymyślonymi. Choć ja, tworząc postać, najczęściej wzoruję się trochę na kimś podobnym, kogo znam z autopsji. Wtedy wiem, jak ta postać zareaguje w określonej sytuacji. To mi ułatwia pracę. I przy okazji spotkania z tym pisarzem, piszesz, Kasiu, o tym, że wielu ludzi przyzwyczajonych do samotności ma wielką łatwość w nawiązywaniu kontaktu i początkowo to się może wydawać paradoksalne, ale bardzo słusznie piszesz o tym, że może jest tak, że człowiek, który nie boi się zostać sam, też w naturalny sposób mniej się boi innych ludzi. To jest chyba też przykład Wincenta Sewerskiego, który na pewno ma w sobie taką dużą dozę samotności, a jednocześnie w tej rozmowie, zresztą z przestrzeni publicznej, z rozmów, które można z nim śledzić, widać, że to jest bardzo otwarty człowiek. Tak, on jest ogromnie ciepły i to zresztą jest tak, że on też opowiada o tym, że cechą szpiega czy oficera wywiadu musi być także ogromna łatwość nawiązywania kontaktów, dlatego że no, dla szpiega ludzie są źródłem informacji i no, jakimś takim, może złe słowo, narzędziem pracy, ale w pewnym sensie tak to właśnie jest. On nawet mówi o tym, że szpiedzy konsumują ludzi w pewnym wymiarze. Ale myślę, że naprawdę tak jest, że człowiek, który nie boi się odrzucenia, ponieważ ma taką kotwicę w sobie samym, jest tak bardzo osadzony w sobie samym i ma takie poczucie bezpieczeństwa w kontakcie z sobą, że taki człowiek bywa dużo bardziej wręcz hojny w relacjach z innymi ludźmi, ponieważ ci ludzie nie są mu potrzebni do tego, żeby się nagle poczuł bezpieczniej, nie muszą czegoś w nim potwierdzać, nie muszą być taką publicznością, przed którą człowiek nagle odnajduje siebie i czuje się dobrze. Dla człowieka, który lubi także samotność, ludzie są tymi osobami, które są ciekawe, z którymi chce się spędzić trochę czasu, które można bardzo lubić, ale taki człowiek nie próbuje ludzi w jakiś sposób zagarnąć, żeby zrealizować jakąś swoją, czasami neurotyczną, potrzebę. I tutaj wydaje mi się, że do tego, o czym mówimy, pasują także słowa takiego hinduskiego guru Osho, którego ja też cytuję w książce, choć on nie jest dla mnie jakimś bardzo ważnym autorem, ale po prostu lubię jego myśl o miłości. Parafrazując to, co Osho napisał, on twierdził, że tylko ludzie, którzy nie boją się samotności i którzy samotność akceptują, są zdolni do prawdziwej i głębokiej miłości. Bo tylko tacy ludzie nie starają się kogoś drugiego uprzedmiotowić, nie są zazdrośni, nie starają się po prostu posiadać tego człowieka, którego kochają, tylko są w stanie drugiego człowieka kochać, dawać mu miłość, a nie właśnie znowu jakąś taką neurotyczną potrzebę złapania kogoś za rękę i trzymania się go, dlatego że jeżeli nie mam kogoś, kogo trzymam za rękę, to po prostu wpadam w przepaść. To jest jakaś, wydaje mi się, niezwykle cenna myśl, o której być może zbyt łatwo się zapomina. Ta myśl się przewija w tej książce, bo teraz pomyślałam sobie, że w pewnym stopniu myślimy równolegle. Kiedy rozmawiasz ze swoim nauczycielem, którego znasz z jogi, on mówi coś takiego, bo też od lat medytuje. Ty mówisz, że ty się dopiero oswajasz z medytacją, że cały czas jeszcze gdzieś ci myśli uciekają i ten moment zatrzymania jest dla ciebie trudny, chociaż od kilkunastu lat praktykujesz jogę, jesteś też nauczycielką. I on mówi coś takiego: jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze mamy jakieś zajęcia, które odwracają naszą uwagę od tego, co jest w środku nas.
Jeśli czujemy się niekomfortowo, to idziemy na zakupy, do kina, na spotkanie z kimś znajomym. Wypełniamy sobie czas, jak tylko się da. Masą wrażeń, zakupów, planów bywa tak, że nigdy nie udaje nam się zatrzymać. I faktycznie pomyślałam sobie, że tym samym bywa tak, że nam się nigdy nie udaje ze sobą spotkać. A to jest najważniejsze spotkanie, od którego wszystko się zaczyna. Powiedz trochę o tej jodze. Co tobie daje joga? I jak wygląda teraz, na jakim etapie jesteś oswajania medytacji? Bo ja przyznaję, że też mam ogromną ochotę trochę uspokoić myśli. Po takim codziennym biegu mam wrażenie, taką mam metaforę nawet pralki, która wiruje, wiruje. Ja marzę o takim stanie umysłu, kiedy wyjmuję pranie, bardzo lubię rozwieszać pranie i to wszystko już schnie i taki spokój bym chciała mieć w głowie. Jak jest u ciebie? To znaczy, wiesz, ja tak naprawdę nie medytuję, bo uprawiam asztangę. To jest taka joga, o której się mówi, że ona jest medytacją w ruchu, dlatego że w asztandze ja ją uprawiam w tak zwanym stylu Mysore, to znaczy, że nie ma nauczyciela, który prowadzi zajęcia, tylko każdy praktykuje w ciszy, robi swoją sekwencję, a nauczyciel jest tą osobą, która chodzi wokół i pomaga czasami rękami, koryguje pozycje, asany. I asztanga zmusza człowieka do tego, aby skupił się całkowicie na swoim oddechu, bo to jest dynamiczna forma jogi, w której mimo, że wykonuje się różne cuda ze swoim ciałem, ja już rzeczywiście wiele lat jogę praktykuję i umiem robić różne zaskakująco trudne rzeczy. Jestem bardzo dumna z tego, zwłaszcza, że przyznam, że ja nie byłam bardzo wysportowaną osobą jako osoba bardzo młoda, więc teraz jestem zafascynowana z tym, że jestem w stanie z pozycji stojącej przejść do mostka, podnieść się z powrotem i robić takie różne trochę cyrkowe cuda. Ale też czyli powiesz, czyli jeżeli bym zaczęła na przykład teraz w wieku lat 40, to kiedy bym mogła robić takie cuda jak ty? No, za 10 lat, no nie, właściwie może za 5, bo to wiesz, jogę, ja praktykuję jogę prawie 15 lat, a sztangę trochę krócej i wszystko zależy trochę od tego, jak człowiek jest zbudowany, jak jego ciało na różne rzeczy reaguje i czego się boi, bo w jodze pracuje się też ze strachem i pracuje się z różnymi takimi mentalnymi ograniczeniami. Niektórzy ludzie na przykład bardzo długo nie mogą nauczyć się stania na głowie, mimo że to tak naprawdę nie jest nic trudnego, ale dla wielu ludzi barierą jest strach, że na pewno upadnę i nad tym trzeba pracować. Tak? Także czasami to zajmuje parę lat, czasami dłużej, ale jogą można naprawdę w każdym wieku zacząć i ja mam też uczniów takich, którzy zaczęli praktykować mając na przykład 58 lat, teraz mają 60 i świetnie stoją na głowie, także w jodze nie ma ograniczeń wiekowych, warto o tym pamiętać, ale właśnie w asztandze człowiek skupia się na oddechu i skupia się w taki sposób, że rzeczywiście czasami przestaje myśleć, chociaż to nie jest oczywiście automatyczne i bardzo często te myśli wracają i znowu trzeba jakoś je przepędzać i znowu skupiać się na oddechu. Moim zdaniem to pomaga na przykład w tym, by mieć takie trzecie oko w głowie. To trzecie oko polega na tym, że ja dzisiaj dużo lepiej rozumiem swoje emocje i jeżeli na przykład się denerwuję, czego w sumie tak bardzo często nie robię, ale jeżeli się denerwuję, to ja w momencie denerwowania się już wiem, że to się ze mną dzieje i z reguły wiem, że mogę się zatrzymać. Że mogę po prostu nie wybuchnąć. Nie nakręcać się, prawda? Nie nakręcać się, tak. To jest niby taka mała rzecz, ale ona nie oznacza tego, że człowiek nagle staje się taką osobą, która w ogóle nie jest spontaniczna i nie wyraża swoich emocji. To nie o to chodzi. Chodzi raczej o taką na tyle głęboką świadomość, że także jeżeli na przykład człowiek jest bardzo zestresowany, bardzo zdenerwowany, to ja dosyć szybko widzę, że aha, w tej chwili zaczynają mnie boleć ramiona, czyli już jestem w stresie, czyli właściwie muszę przestać pracować i pójść jednak zrobić jogę, zamiast znowu z czymś się spieszyć. To znaczy ja dużo szybciej niż kiedyś rozumiem swoje ciało, rozumiem swoje emocje i jestem w stanie sobie pomóc w sytuacji, która na przykład mnie nagle przerasta. To nie oznacza, że nigdy nie mam trudnych sytuacji i nigdy nie czuję, że coś mnie przerasta, ale wydaje mi się,
że dużo lepiej sobie z tym dzięki jodze radzę. A poza tym dla mnie joga jest też drogą duchową i dla wielu ludzi tak samo jest też z medytacją, że to jest jakiś sposób na poczucie, że jesteśmy czymś więcej niż tylko tym ciałem i tym umysłem i dość trudno jest powiedzieć czym. Ja myślę, że jestem agnostyczką, nie mam jakichś takich głębokich religijnych przekonań, ale mam bardzo silne poczucie duchowości i praktyka jogi na pewno tę duchowość po prostu we mnie jakoś też rozwija i gruntuje. Kasia, to na koniec jeszcze bym chciała zacytować profesora religioznawstwa, którego możemy spotkać w twojej książce. Poproszę cię o prawidłową wymowę nazwiska, bo boję się, że tutaj się mogę wykopyrtnąć, mówiąc nieładnie. Dawid Turfiel. Bardzo dziękuję. I on mówi o tym, bardzo zachęca też do takich samotnych podróży. Ja przyznaję, że samotne podróże, których bardzo długo się bałam, tak naprawdę otworzyły mi drzwi właśnie tam do siebie, do środka, bo aha, wtedy przychodzą do nas takie pytania, których może byśmy nie chcieli usłyszeć, ale na które warto sobie odpowiedzieć. Człowiek, mam wrażenie, że samotnie dużo bardziej chłonie rzeczywistość. I on mówi coś takiego, chodzi o to, żeby być samemu i dzięki temu spotykać zupełnie nowych ludzi. Żeby wylądować w jakimś zupełnie nieoczekiwanym towarzystwie, to trochę jak sport, wyzwanie. Nie znam nikogo w nowym miejscu, nie znam języka, czuję, że nie przynależę. Mój pierwszy impuls jest taki, że powinienem wrócić do hotelu, bo nie powinienem tu być, nie czuję się dobrze. Trzeba się temu impulsowi przeciwstawić, powstrzymać odruch i poczekać, aż coś się stanie. Chodzi o to, żeby przełamać samotność. Podczas samotnych podróży spotyka się w końcu ludzi, których inaczej nigdy by się nie spotkało. Możliwe stają się prawdziwe, głębokie rozmowy. Potem on mówi o tym, że podróżując bardzo często używa takiej funkcji meet up w serwisie couchsurfingowym. Można tam dodać pytanie, kto akurat jest na miejscu, on się spotyka, jest z ludźmi obiad, no wiadomo, że teraz jest to utrudnione. Ale Kasia, chciałam, żebyś przywołała w swojej głowie taką najpiękniejszą samotną podróż. Ja od razu mam człowieka w Lizbonie, którego wypożyczanie skuterów mijałam przez miesiąc i codziennie tylko mówiliśmy sobie bom dia i ostatniego dnia on mnie zaczepił, ja przyszłam z ciastkami, on z kawą, pogadaliśmy i dostałam od niego, do dzisiaj mam buteleczkę z zamykaną korkiem i w środku na karteczce wydrukowane Air from Lisbon, powietrze z Lizbony i powiedział mi, słuchaj, jak zatęsknisz, to sobie otwieraj i pamiętaj o mnie. Zamieniliśmy godzinę i wiem tylko, jak ma na imię i kiedy jestem w Lizbonie, to przychodzę przybić piątkę, nic więcej. Ale ładnie. Więc pytam cię o takie twoje samotne podróże, bo ci ludzie czasami zauważeni przez chwilę są w nas już na tej naszej mapie ludzi, którą mamy w środku. Ja muszę powiedzieć, że ja tak naprawdę wcale bardzo dużo długich podróży samotnych nie odbywałam. Ja raczej zawsze podróżowałam w bardzo małym towarzystwie, w takim towarzystwie, w którym można też sobie dobrze milczeć. I miałam wybrać się w taką samotną podróż na retreat jogowy na południe Włoch, ale właśnie zaczęła się pandemia i ta podróż została przełożona. Więc zdarzają mi się dosyć krótkie podróże samotne i to są z reguły podróże związane z pracą, z tym, że jadę gdzieś na jakieś spotkanie autorskie i zdarza się, czy że jadę zrobić z kimś wywiad. I chyba w tej chwili nie przychodzi mi do głowy żadna jakaś taka opowieść o spotkaniu takim, o jakim ty w tej chwili opowiedziałaś. Natomiast mogę powiedzieć, że ja na pewno bardzo lubię też taki stan takiej przygody, która wynika z tego, że muszę sobie z czymś sama poradzić i gdzieś sama jadę. I na przykład uwielbiam po prostu wsiąść w samochód i jechać, jeżeli czasem zdarza się, że na przykład robię jakiś wywiad gdzieś daleko od Sztokholmu albo z jakiejś innej przyczyny gdzieś jadę w świat, to ja uwielbiam ten moment, kiedy siadam za kierownicą, włączam dobrą muzykę, jestem naprawdę ja i droga. I to jest coś, zresztą w tej książce opowiadam o tym, że jak byłam małym dzieckiem, naprawdę małą dziewczynką i obejrzałam film Konwój,
to on zrobił na mnie taki o kierowcach ciężarówek, tirów amerykańskich, to pamiętam, że zrobił ten film na mnie gigantyczne wrażenie i to było moje takie wielkie marzenie, żeby zostać kierowcą ciężarówki i jeździć w takie wyprawy. Bo ja zobaczyłam ten film w takim czasie, kiedy jeszcze nie rozumiałam, że dziewczynki raczej nie zostają kierowcami ciężarówek. Teraz zostają, jeśli tylko teraz tego chcą. Teraz zostają, tak, ale wtedy, ale w tamtym momencie, kiedy ja byłam dziewczynką, to chyba jednak nie planowało się takich rzeczy. Ja zresztą nie wiem, czy bardzo lubiłabym naprawdę być kierowcą ciężarówki. Natomiast rzeczywiście ten taki moment, kiedy jestem ja i droga, to jest to coś, co ja uwielbiam. Wtedy mi się strasznie dobrze myśli i właśnie tak sobie wymyśliłam też, że pojadę na retreat jogowy i też sobie wynajmę samochód na południu Włoch i będę sobie tak jechała do tego miejsca, gdzie będę praktykowała jogę. No i niestety Włochy zostały zamknięte, jak cały świat, ale mam nadzieję pojechać w to samo miejsce w Apulii w tym roku, we wrześniu. Powiem Ci tak, Kasiu, to co wyczekane czasami dużo bardziej smakuje. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Ja myślę, że ta pandemia też, jak mówi jedna z Twoich bohaterek, pani Ewa, że wielu ludziom zwróciła poczucie wartości życia. Że my doceniliśmy rzeczy, które do tej pory nam się wydawały oczywiste, że one takie oczywiste nie są. I to myślę, prawda, że jeżeli mamy takie tabelki plusy, minusy, to w tej kategorii plusy to przywrócenie wartości życia jednak jest bardzo istotne. Kasia, na koniec będziesz dobrodziejką. Razem z Agą się dogadałyśmy. Aga Paśko, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie z wydawnictwa Wielka Litera, że mamy dzisiaj dwie książki dla Państwa, którzy są razem z nami. Więc jako Kasię poproszę o jej dwie ulubione cyfry od 1 do 10. I te maile, które wpadną do mojej skrzynki z tymi numerami, zostaną nagrodzone, tylko Kasia, ja sobie zapisuję. Dobrze, 5. Piąteczka, dobrze. I 7. 5 i 7, a ja już Państwu podaję adres, pod który wysyłacie maile. Rozmawiam, bo lubię, @gmail.com. A ja za chwilę sprawdzę, kto miał szczęście, dał losowi szansę tym samym i znalazł się pod numerem 5 i 7. Teraz już zaproszę Państwa, Kasia, Ciebie też, tym razem w roli publiczności, na kolejne spotkanie, które przed nami w 23 lutego. Naszymi gośćmi będą Aleksandra Dulas, seksuolożka, i Michał Rusinek, pisarz i tłumacz, który przetłumaczył książkę Mój cień jest różowy. W sumie to będzie bardzo ważna opowieść, że faktycznie chłopcy też mogą się interesować na przykład Elzą z Klarainy Lodu i mają ochotę czasami pójść i nawet idą w spódniczce do szkoły. Bardzo ważna opowieść, która pokazuje rodzicom, że to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o to, co mogą dać dziecku, to jest akceptacja. Michał tłumaczył tę książkę, jak mówi, za każdym razem, a jak wiadomo, tłumacz musi trochę posiedzieć nad książką, za każdym razem, kiedy czytał książkę, się wzruszał, więc do tego wzruszenia mam nadzieję, że Państwo też dołączą. Zapraszam 23 lutego. Kasia, a ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Twoją energię, no i życzę jak najszybszej realizacji tej podróży, w której będziesz mogła sobie usiąść spokojnie za kierownicą i mieć tylko tą drogę, swoje myśli i piękne krajobrazy za oknem. Tego nam wszystkim życzę. Tak, dziękuję Ci ogromnie. Bardzo było miło Cię odwiedzić. Pięknie dziękuję. Katarzyna Tubylewicz, samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Niech Państwo sobie zorganizują kilka wieczorów z tą książką, przyjemnie się spotkać ze sobą. Książka, w której poznacie fantastycznych ludzi, ale też poznacie fantastycznego człowieka, którego macie w sobie. Prawda, Kasia? Bo to chyba tak działa. Tak, tak, tak ma działać, tak myślę. Pięknie, dziękuję, pozdrawiam Sztokholm i wszystkie zakątki świata w postaci Państwa, którzy dzisiaj razem z nami byli. Dobrej nocy, dziękuję bardzo. Dobrej nocy.